Ceny znowu wzrosną. To jest absurd, ale to, o czym mówiłem 3-4 lata temu, po prostu się zaczyna spełniać powolutku. Że po pierwsze, ludzi nie będzie stać na własne nieruchomości, po drugie, nie będzie się opłacało ich kupować. Uważam, że bycie praktykiem, nawet kaleczącym, przewracającym się, nie wiem, wracającym na, na jakąś lepszą drogę, jest lepsze niż wieczne teoretyzowanie, niż wieczny strach. Bo emocji nie można włożyć w cyfry. Z tym mamy problem jako przedsiębiorcy. Ciężko skalkulować, czy miłość się opłaca, czy przyjaźń się opłaca, czy honor się opłaca, czy prawda się opłaca, czy odwaga cywilna się opłaca. Pieniądze zdążymy zarobić, ale czy zdążymy je wydać? To inwestowanie, o które tak wiele osób pyta i tak wiele się martwi, czy Bitcoin spadnie, czy Polskę najedzie, prawda, Rosja, czy łódź się wyludni, ja to mam. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Hotel Marriott Warszawa, główny partner serii z gwiazdami. Święto Kapitalizmu, konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup. Group. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Drodzy widzowie, słuchacze, witamy Was w kolejnym odcinku, gdzie porozmawiamy sobie szczerze o różnych takich przemyśleniach, refleksjach, które ma Kuba. Skończył całkiem niedawno 40 lat. Ja dzisiaj kończę 32 lata, więc gwiazdy się po prostu ułożyły żebyśmy porozmawiali, natomiast oczywiście Kuba będzie głównym bohaterem tego odcinka. Sprzedał kilka biznesów, sporo po drodze przeżył, przeżył niejedno bolesne rozczarowanie, zawód ze strony innych ludzi oraz ma też wiele cennych refleksji a propos tego jak odpoczywać, jak żyć z uśmiechem oraz jak to zrobić, żeby być trzy tygodnie na łódce na Mazurach i przepłynąć 350 kilometrów. Kuba Middel, dzień dobry. Dzień dobry, Adrianie, i wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze. Dziękuję, na antenie, Bardzo dziękuję. Że 100 lat. Jeszcze ci dużo zostało. Oj, przyda się, przyda się. Powiedz, proszę, przekroczyłeś 40 lat. I czy miałeś jakiś taki podobny klik, który ma wiele osób po przekroczeniu 30? Czy to nie było takiego kliku w ogóle, a może był zupełnie inny? O czym myślałeś? Jak już się pojawiła czwórka z 30, tak się nie bałem. 40 autentycznie, ja organizowałem tą wielką integrację przedsiębiorców. Wtedy to była chyba piąta, czy chyba piąta edycja. Ja się mniej bałem całej tej organizacji przedsięwzięcia na 2200 osób co tych urodzin. Czy ja się obudzę 7 <laughs> stycznia, następnego dnia? Na szczęście, się obudziłem. Więc dla wszystkich młodszych kolegów, koleżanek ta 40 nie jest aż taka straszna. Natomiast no jest to już taki, taki wiek, przynajmniej matematycznie czy cyfrowo, że, że zaczynasz się zastanawiać. Zaczynasz podsumowywać. My, myślę, że 30 były, była pewnym rozpędem. 30 to jest jeszcze jakaś młodość. Natomiast mimo tego, że dzisiaj fizycznie czuję się młodziej niż w wieku 40-30 lat, i to jest autentycznie fakt, że mhm. nawet tam te, te wskaźniki jakieś lekarskie, medyczne mówią, że ten wiek biologiczny jest na poziomie 25 lat. W wieku 30 lat byłem na pewno bardziej przepracowanym człowiekiem, zmęczonym człowiekiem fizycznie psychicznie, no to dzisiaj wiesz, że już ta, ta metryka nie kłamie. I, I trzeba gdzieś tam y, pewne rzeczy podsumować. Na pewno łatwiej mi się dzisiaj mówi tak i nie. Tak jak w wieku 30 lat jeszcze jesteś naiwny, sprawdziłem, sprawdzałem y, bardzo wiele przez te ostatnie y, właśnie 10 lat życia, tak dzisiaj dużo szybciej i łatwiej podejmuje mi się decyzję. Czy w lewo, czy w prawo, zwolnić, y, czy przyspieszyć. Czego to jest zasługa, że teraz czujesz się młodziej niż wcześniej? Co się zmieniło? Oprócz tego, że pojawiło się parę złotówek w kieszeni, już to wtedy też były złotówki, tylko to jest jakaś dojrzałość psychiczna. Jak, gdyby, jak masz 25-30 lat, bo szybko zacząłem, jak wiesz, te moje biznesy, to wszystko było takie nieokrzepnięte. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że wiem, czego od życia chcę. Na co dzień chodzę dużo gorzej ubrany niż 15 lat temu, a wiem, że jestem trzy razy bardziej pewnym człowiekiem. Czy jadę pociągiem, czy jadę, nie wiem, taksówką, czy, czy niczym, czy na osiołku jadę Czujesz tak samo dobrze, jak, jak w dobrym samochodzie, nie było tego na pewno 10-15 lat. Temu. Często mówisz od pewnego czasu o tym, żeby korzystać z życia. Tak bardzo skracając mhm. pewną taką filozofię, którą nawet wobec której ukułeś nawet nazwę, ale to ci oczywiście pozwolę, żebyś ty tą nazwę powiedział, bo ona jest genialna w swojej prostocie. Natomiast żeby niektórzy ludzie Zbyt pochopnie i zbyt szybko nie zinterpretowali tego, co mówisz, żeby żyć i konsumować jak najszybciej, to czy da się dojść do takiego poziomu życia, jaki ty obecnie masz, nie doświadczając takiego momentu, wiesz, wieloletniej doliny cieni, gdzie naprawdę jest ciężko i trudno? No, nie da się. To no jest na pytanie. Gdyby przeczytać, słuchaj, y, pamiętnik, który pisałem przez paręnaście lat, bo teraz y, rolę pamiętnika. Y, Pełni ten wideoblog, który robi na YouTubie czy na Instagramie. Tam wczoraj widziałeś, tam spiżarnię wrzuciłem. Mhm, yy, nie muszę tego opisywać. Jeszcze parę lat temu, jak nie było tych wszystkich social mediów, no to bym napisał dwie strony, czy strony gdzieś tam w tym dzienniku, pamiętniku, że wywaliłem kilkadziesiąt tysięcy na spiżarnię. No dzisiaj nie muszę tego robić. Wracając do tych moich dzienników, to było paręnaście lat orki. I to jest yy, żadna tajemnica oczywiście. Natomiast po pierwsze, nie doceniłbym tego, co mam dzisiaj. I stylu, jakim mogę żyć. No i finansowo na pewno nigdy by tego nie było, bo inwestycje z 2008, 2009, nawet 2011 roku, dopiero dzisiaj przynoszą prawdziwe owoce i czasowe, i energetyczne, i finansowe, i organizacyjne. Więc twoje decyzje dzisiaj wyplują. Jakieś wyniki dopiero za kilka, kilkanaście lat. Ja się w każdym razie tego nauczyłem i myślę zresztą, że ta sytuacja się powtórzy, tylko być może łatwiej, być może szybciej. Dlatego dzisiaj również inwestuję. Na bardzo wielu płaszczyznach yy, staram się i energię, i czas, i pieniądze wkładać do tylu koszyków. Żeby za 10 lat, jak jeszcze będziesz miał kanał i ja, żeby spotkałem. o tym powiedzieć, że kurczę jest ta pięćdziesiątka i właśnie dzisiejsze decyzje wpłynęły na to, że, że żyję tu gdzie żyję. Czym są te koszyki? I to jest bardzo wiele koszyków na najważniejszym takim inwestycji na pewno nieruchomości, bo no dają bardzo wiele. Ja, ja zawdzięczam praktycznie całe to moje fajne życie nieruchomościom i całe niefajne biznesom, ale bez biznesów nie byłoby nieruchomości, więc jak gdyby... Tutaj najfajniejszą formą do tego, żeby zacząć żyć tak jak się chce, jest niestety prowadzenie swojego biznesu, nawet samo zatrudnienie, ale nie bycie na tym cholernym etacie albo na zasiłku, bo z tego prawdopodobnie niewiele wyniknie. Mm, mm -hmm. Więcej na tych koszykach. No, mamy nieruchomości, mamy biznesy, ale jest co tam jest jeszcze, biznesy, czego biznesy. nie widać. No, no nie mogę o tym mówić, nie chcę o tym mówić. No, jest ja wiele, muszę próbować. No, jeden koszyk, na którym się zraziłem w tej chwili, to jest, słuchajcie, to są te bitcoiny. No, miałem doradcę, doradca doradził. Akurat był taki moment, bo teraz jestem na dużej zmianie samochodowej, sprzedaję te BM-ki, wchodzę w inną markę, sprzedałem 7, y, miałem no, tam 70 tysięcy, dołożyłem 30 000, za stówę kupiłem Bitcoina i, i połowę straciłem. Y, mm -hmm. Więc. Y, a miało być razy 10, razy 15, już sobie wybierałem jacht, yy, bo podobno jest razy, razy kilkanaście. Nie jest to taka prosta gra, także inwestuję w dużo bardziej stabilne aktywa. Mhm. Czyli krypto już nie bardzo? Y nie, nie, nie. Znaczy ja chciałem tego spróbować jak na, jak na mhm. loterii, natomiast mój los nie był losem najszczęśliwszym, co nie oznacza, że wielu osobom się udaje, yy, natomiast na chłopski rozum... Jeżeli prowadzicie rzetelnie interes i macie rzetelnie zarobione pieniądze, wydaje mi się, że lepiej małą łyżką, a, a, a inwestować w aktywa czy firmy, które po prostu rozumiecie, na których się znacie. Jakiś czas temu usłyszałem rozwinięcie skrótu BMW, które mnie niezwykle rozbawiło, a mianowicie to rozwinięcie brzmiało, Bóg mnie wybrał. Więc co jest powodem tego, że auta z marki, która ma tak niezwykłą nazwę, odstawiasz na bok i idziesz w innym kierunku. Wiecie co? No parę rzeczy. Pierwsza sprawa była taka, że zepsuł mi się silnik w 5 właśnie w aucie marki, które bardzo lubiłem, no i jedną, tak, jedną z przegód była wizyta w salonie BMW, gdzie mówię, panowie, zepsuł mi się silnik w salonie, w którym sprzedajecie kolejne takie auto, a gość mówi w jakim? No w takim i takim, a to norma. Więc po tych 40 tysiącach złotych i po tym zachowaniu serwisu y, pewna czerwona lampka mi się zapaliła. Druga sprawa, y, siódemkę chciałem sprzedać przyjacielowi. Bardzo dbałem o to auto. I drugi przyjaciel, który ma swój prywatny taki warsztat y, naprawczy po, po przebadaniu tego auta powiedział, że to jest szrot. Ja sprzedając to auto też powiedziałem kupującym, że to jest śrot Oni powiedzieli, że to jest najlepszy środek ze wszystkich innych środów na rynku. Więc okazuje się, że ta, ta marka, w którą wierzyłem, bo, bo Z4 to jest też taka jedna z BM, którą gdzieś tam mam już od 17 lat, no to jeszcze trzymała jakość, trzymała fason, to było auto hmm. do dzisiaj, można powiedzieć, niezniszczalne, naprawione w tej chwili, ale już te auta sprzed 10 czy, czy, czy 7 lat, no mają przejechać te, 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 przez kilka lat jeździć i, i tyle. Uważam, że kupując markę, kupujesz coś więcej. Teraz kupiłem dwa samochody, jeden już jest, od, bo na 40 był kupiony, drugi, myślę, bo wybrany przedwczoraj. Jednak chcę, żeby nowoczesność mhm. szła w parze y, z jakąś tradycją, z jakimś doświadczeniem. I Możesz z... zdradzić, co to za samochód? Na razie nie, bo to będzie u okay. mnie na kanale. A to są modele, które mają mhm. 50 lat tradycji, jeden i drugi. Y, proste rozwiązania, gdzieś ta nowoczesność jest obok, ale auto musi przede wszystkim jeździć. Mhm. I też dojrzałem do tego, żeby kupować charakterystyczne gdzieś tam samochody, gdzie jest odrobinę tej motoryzacyjnej legendy. A, no, a w 8 się po prostu nie zakochałem. To też była takie, taka szybka przygoda z nowoczesnością. Auto jest względnie niedrogie, nie, nie straciłem na nim. Ma jakąś tam hybrydę, dwa silniki, wygląda jak strzała, ale nie miała serducha. No. Mhm. Wracając na chwilę do nieruchomości, bo gdybyśmy zrobili, podejrzewam, sondę wśród osób, które oglądają materiały biznesowe na YouTubie, i zapytalibyśmy, z czym kojarzy wam się Kuba Middel? No to nieruchomości prawdopodobnie byłyby jedną z trzech najczęściej wskazywanych odpowiedzi. Zgadłbyś, jakie byłyby pozostałe dwie? Spekulowałbyś? Z czym jeszcze się, się kojarzysz ludziom, jak myślisz? Nie wiem. No okej, okay. dobra. To jest... ale, to, ale to też nie jest dobrze. Ja uważam, że jeżeli mogę y... Y... się wytłumaczyć, to u mnie nieruchomości... To jest dopiero połowa pytania, ale Ach. mów dalej, ale powiedz. Nie, nie, chcę powiedzieć, że jest to troszeczkę błędny osąd, bo ja nieruchomości zawsze traktowałem po macoszemu. To było coś, co, mhm. co trzeba robić. Trzeba robić przy okazji, tak jak myjesz zęby, no to trzeba inwestować nadwyżki w nieruchomości. Dobra, i to się zatrzymajmy, tak. bo to jest bardzo dobre, co teraz powiedziałeś, w kontekście tego, tego o co chcę zapytać. No i teraz, przez kupę lat inwestować w nieruchomości, przez kupę lat o tych nieruchomościach mówiłeś na YouTubie. Nieruchomości, jak sam powiedziałeś, dały ci obecny. Styl życia, który jest całkiem przyjemny. Natomiast przez te wszystkie lata również słyszałeś masę wątpiących głosów wobec nieruchomości i do dzisiaj prawdopodobnie je słyszysz. Tak. Więc jak na to reagujesz? Co o tym myślisz, o tych wszystkich komentarzach, biorąc pod uwagę, co odczuwasz i co, co posiadasz, jaki styl życia wiedziesz dzięki nieruchomościom? Znaczy, ja nie chcę na jakieś tutaj zarzuty nawet odpowiadać, bo ich jest wiele, być może zasadnych. Natomiast fakty mówią same za siebie, że kto kupił 10 lat temu, 8 lat temu, 7 lat temu, 2 lata temu nieruchomość, po prostu zyskał. Yy, jedyny wrzut, że tak powiem, czy, czy problem na tym rynku, w moim przypadku, to są lokale biurowe. Dlatego ich się pozbyłem, bo to rzeczywiście yy, może jakąś wartość trzyma, czy trzymało, ale przestało mhm. się kalkulować. Natomiast mieszkania jako mieszkania zdrożały w łodzi z 3000 na 7 używane, deweloperskie z 5 na 10. Więc nie widzę tu jakiegoś większego problemu, i mało tego, ostatnie trzy lata czy cztery obserwacji i przemyśleń, to wniosek jest taki, że to nie nieruchomości zdrożały, tylko osłabił się pieniądz. Po nas nie ma ani więcej, prawda, no trochę tych imigrantów oczywiście było, ale głównie rozwodniono kasę. Gdyby pieniądz był trzymany za łeb, to prawdopodobnie nieruchomości zdrożałyby o 10-15%, okay. ale nie o 100%. Więc główny problem ostatnich lat, no to jest ogromna ruchawka na rynku wartości. Pieniądze. Pieniądze jako jakieś jakiegoś narzędzia manipulacji społeczeństwem, a nie przechowywania czy wartości. To patrząc na ten wątek, jak ty z kolei interpretujesz, czy domyślam się jaka będzie odpowiedź, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Jak patrzysz na takie ruchy, jak chociażby to, że teraz będzie 800+, plus kredyt 2% i tego typu znaczy wzrosty. Ceny znowu wzrosną. To jest absurd. Ale to, o czym mówiłem 3-4 lata temu, po prostu się zaczyna spełniać Powolutku, że po pierwsze ludzi nie będzie stać na własne nieruchomości, po drugie nie będzie się opłacało ich kupować. Jeżeli ktoś zarabia 5-6 tysięcy złotych na etacie, no to po co ma się wiązać z kredytem na, na 30 lat, żeby kupić dwa pokoje z kuchnią 40 metrów w centrum miasta, jak może je sobie spokojnie wynająć za 2000 i tak żyje cały zachód. Mhm. Tu nic nie wymyślamy, po prostu gonimy jako społeczeństwo wysoko rozwinięte te, te gospodarki, jeszcze bardziej rozwinięte, i tam tak się dzieje. Zabierz nas do przemyśleń wynikających ze sprzedaży Twoich biznesów oraz tego, że sprzedałeś też część portfela nieruchomości. Tak. Niesamowita rzecz. Odciąłem się od firmy odzieżowej, którą ciągnęliśmy trochę na siłę, trochę dla żony, trochę dlatego, że były przychody. Nie patrzyliśmy na zyski, tylko no, wiesz, są klienci, są zamówienia, ktoś chce to uszyć, jest dzieje marka, dzieje się. Wiele osób prowadzi tak firmę, niestety, że nie bierze tej kartki. Długopisu, kalkulatora, czy dzisiaj to można nawet zrobić w smartfonie albo na komputerze, ale ja wiesz, starej daty człowiek i po prostu się nie opłaca. Lepiej nie robić niż robić. To jest tyle wokół problemów, że ja dotknąłem z ulgą w zeszłym roku, chyba w sierpniu, jak powiedziałem, Kotek to jest moja ostatnia kolekcja, czy nasza. Nie chcę mhm. tego więcej widzieć. I taka jeszcze ciekawostka, bo showroom mamy w podziemiach domu, biuro i tak dalej. Tam były jakieś wysyłki, jakieś Allegro i tak dalej. Jak usłyszałem dźwięk taśmy. Ostatnio coś tam żona, nie wiem, innego chyba zrobiła, ale usłyszałem taki wiesz, jak się tam pakuje te pudełka. Mm -hmm. Kurwa. Po, prze, przepraszam. Ale ja powiedziałem, po prostu nie chcę tego, to, to jest jakaś trauma, nie? Że ostatnie naprawdę dwie, trzy kolekcje to były puste przebiegi. Tak jak y, ten biznes był bardzo dobrym biznesem y, 10 lat temu, 8 mm -hmm. lat temu, 5 lat temu, tak dzisiaj po prostu trzeba było to nazwać, to się nie opłaca. Jaka była reakcja żony na to, że powiedziałeś, że dość. Na pewno przykro, no bo ktoś robi tą firmę 10 lat. Wiesz, biznes się robi, jak jesteś w ciąży, jak dziecko jest małe. Gdyby nikt nas nie pytał, czy my mamy dwójkę dzieci, czy ona jest w ciąży, czy ja jestem chory, tylko trzeba było becalować w kolejne kolekcje, trzeba było utrzymać stan, stan magazynowy, trzeba było sponsorować klientów, którzy nie płacą i jeszcze płacić podatki. Więc to było, no stąd się kanał zresztą wziął, z tego pewnego. Wściekłości takiego, tak naprawdę, przedsiębiorcy, że wszystko przedsiębiorca ma, dom, samochody, wyjazdy i tak dalej. Ma duże, no duże, ma fajne przychody, uh -huh. ale nie ma, nie ma spokojnej głowy. Yy, dzisiaj po prostu no, obserwuję to od, od kilku lat, jak poznałem tych przedsiębiorców tysiące, bo, bo przez te moje eventy przewinęło się, nie wiem, z 12 tysięcy osób na żywo, więc to jest 5 lat rozmów z ludźmi. Widzę, że często niestety tak jest. I to przed rozmową ci powiedziałem, że podchodzi teraz do kolegi mojego, Skromnego człowieka, jakiś wielki przedsiębiorca, który mówi, pan, jak jeszcze będę firmę ciągnął 10 lat, to kupię sobie łódkę taką za 80 tysięcy, jak pan ma. Ktoś ma w aktywach, kurczę, 50 milionów złotych. Ale nie stać go na skuter wodny. Więc to jest dziwne. I, tym, i, i w takim klinczu, może nie aż, nie aż takim, bo te nieruchomości zawsze były. Ja tym, tym półrentierem byłem od, od, od zawsze, bo, bo to centrum mhm. biurowe, tam te paręnaście kawalerek było zawsze. Więc kieszonkowe miałem i tak dobre, ale w firmie jest... Często na opak. Tak samo tak było właśnie w tej firmie odzieżowej. Kiedy były przychody, nie miałeś zysków, potem gdzieś to się spieniężało, były pieniądze, jak gdyby nie było wynagrodzenia za, za pracę, którą wkładasz w danym momencie. Czyli ta, ta niestabilność, tak? W pracy masz zawsze te 5, 10, 50 tysięcy, złotych gwarantowane, to biznesmen nigdy nie wie tak naprawdę, kiedy odetnie sobie swój kupon, mhm. albo kiedy ten kupon musi oddać do skarbowego, albo gdzieś tam w kolejną produkcję, kolekcję, czy cokolwiek robi. Więc pożegnanie się z firmą odzieżową było. Ogromnym punktem zwrotnym w życiu, gdzie zaczęliśmy po prostu żyć, bo to nie, nie było remontu w domu, ale duży lifting domu. Zobaczyliśmy, że mamy tydzień, gdzie możemy się zastanowić, jak chcemy żyć. Stąd ta śmieszna wspomniana spiżarnia, czy właśnie garaż, czy garaż na motocykle. To są, to są śmieszne inwestycje, nawet jakaś siłownia w domu. Nie było na to nigdy czasu. A jeżeli było, bo też nawet w trakcie kanału hmm. na zasadzie dobra, je robimy w jeden dzień. Teraz miałem czas robić to pół roku. Zastanowić się, poczekać. Ekipa mówiła, możemy być za dwa miesiące. Bardzo dobrze, mamy czas. Więc jak gdyby mm. no, zajęliśmy się rzeczami, na które nigdy nie było po prostu czasu, bo każdy, czy większość przedsiębiorców, środki znajdzie, ale to nie chodzi o środki. Chodzi jeszcze o czas, energię mm. i umiejętność jeszcze. Skorzystania z tego, w co włożysz pieniądze, bo my, przedsiębiorcy, jesteśmy bardzo cwani. Nie będziemy ładować czasu, energii i pieniędzy w coś, co nie pracuje. Więc jeżeli Twój dom nie pracuje, Twoje auto nie pracuje, Twoja łódka nie pracuje, to po co ją kupować? Dzisiaj nasz dom pracuje dla nas. To jest kurczę, 550 metrów powierzchni została mi tylko jeszcze sauna do zrobienia, jakiś pokój, kąpielowy, gościnny, ale reszta. Oczywiście na naszym poziomie to nie jest willa Carringtonów, to nie jest dom nowoczesny, zresztą byłeś, to jest stary dom, ale jest fajnie uważam wykorzystany, gdzie każdy metr kwadratowy o takiej powierzchni, jest fajnie wykorzystany. Czyli nie to jest oaza to, teraz. Dokładnie, nie było na to nigdy czasu. Dom był, nie wiem, przez ostatnie nawet parę lat jakimś studiem nagraniowym, showroomem, garaż był po to, żeby sobie po prostu był. Dzisiaj okazało się, że można się y, tym zająć. Ja już dobitką mhm. ostateczną miesiąc temu było właśnie pozbycie się centrum biuro biurowego w Łodzi przy Piotrkowskiej, gdzie to był bardzo intratny biznes przez wiele lat, ale po covidzie po prostu trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy, że 10 biur jest niewynajętych, czy tam nawet 8 media wzrosły, prąd gaz, jakieś tam koszty zarządu, wind i tak dalej, bardzo podatek od nieruchomości wzrósł chyba dwukrotnie i mimo tego, że kredyt jest faktycznie na końcu, więc coraz mniej nas to bolało nie było większych zysków. Jeżeli nie ma zysków, no to po co to trzymać? Jeżeli podniosę cenę, najemcy zrezygnują. Yy, I tak dalej. Też bardzo się tego bałem, pozbyłem się, jestem bardzo szczęśliwy człowiekiem. Mhm. Umieć się, Adrian, taki wniosek, bo mój pan od historii, pan Skorek, zawsze mówił, historia jest śmieszna, ale jakie wynikają z tego wnioski? Wnioski uważam są takie, o czym też piszę w tej książce, tamte, ta sztuka równowagi finansowej. Że każdy biznes ma swój etap wzrostu, rozwoju, ciągnięcia tego biznesu i potrafienia pożegnać się z tym biznesem, jeżeli on już nie, po prostu nie działa. Jeżeli masz biznes wielopokoleniowy, tak jak są jakieś biznesy, nie wiem, w Stanach, we Włoszech i tak dalej, gdzie coś ciągnie się czwarte pokolenie i to się broni, super. Natomiast w naszych realiach, tak szybko zmieniających się rzeczywistości, może się okazać, że hotel na Mazurach, który ci super szedł przez 5 lat, teraz nie idzie, bo ludzie wolą jechać do Turcji, bo jest po prostu taniej, a jak masz dokładać, to po co się męczyć? Umiejętność mm -hmm. pożegnania się z biznesem na danym etapie gospodarki i twojego życia. Coś, co cieszyło cię kilka lat temu, dzisiaj ci już nie cieszy. Coś, co funkcjonowało na rynku kilka lat temu, dzisiaj już nie funkcjonuje. To jest taka y, biznesowa odwaga cywilna, żeby powiedzieć, że kurczę, tutaj już nie będę wygrywał. Tutaj mhm. muszę się z tym tematem pożegnać yy, i otworzyć nowe. Nie było ci łatwiej dojść do tych wniosków z tego powodu, że po prostu zarobiłeś już wystarczająco? Na pewno też. Tylko y, czy jest sens jak gdyby rozdmuchiwać przychody, które się nie opłacają? Czy jest sens jedną firmą sponsorować drugą firmę? Myślę, mhm. że nie. No wiesz, 20 lat jakiejś dojrzałości biznesowej też robi swoje plus 40 lat dojrzałości biznesowej ojca, którego obserwuję, plus jak gdyby całe otoczenie, które się obserwuje, więc jeżeli widzisz, uh -huh. powyciągasz wnioski, wydaje mi się, że lepiej przejść na taką pseudo emeryturę w wieku 30 lat, tak jak to trochę zrobiłem, bardziej dobitnie nawet teraz po tej czterdziestce niż czekać na na siedemdziesiątkę na albo na zawał. To teraz co dalej? Już tak totalnie emerytura przez nie wiadomo jak długo, czy jakie są plany? Jakie są pomysły? Wiesz, no bo szukam... nie wierzę w to, że po prostu będziesz siedział w domu i nic nie robił. To nie jesteś ty. Znaczy to też śmieszna rzecz, powiem wam. Ta działalność, którą prowadzę, którą również ty prowadzisz, przecież ten cały YouTube, eventy, jakieś konsultacje, no jest, jest sporo tego tak naprawdę. Też jest jakimś zawodem. Jest jakąś pracą, którą trzeba wykonać. I właśnie po tej transakcji z piętrem y, wyszedłem. Ten notariusz był w ogóle tam u, u kupujących. Mówię tak, teraz to już koniec. Teraz to już jadę na wakacje, nie wrócę z Mazur w ogóle. Słuchajcie, to jest to jest fajny wniosek. Naprawdę, mówisz, słucham, mhm. nic. Dojechałem do manufaktury jakieś 4 kilometry. Mówię, niech. Teraz będę pracował jeszcze bardziej, bo to po prostu lubię. Czyli przed <laughs> naprawdę, to jest mo moje przeżycie. Godzina zaoszczędzam, 12.30, mówię: koniec wszystkiego, koniec, rower, kajak i, i, i ten. Przejechałem parę skrzydłowych i mówię, nie. Dlatego, że przedsiębiorca lubi zdobywać. Przedsiębiorca jest po prostu człowiekiem ciekawym, następ, ciekawym następnego rozdziału i myślę, że to samo się będzie toczyło u mnie. A jeszcze pewnie ci się cieszę, że odkryłem się w tej, w tej działalności, którą robię. Teraz zrobiłem na Mazurach taki event, było nie wiem, ze 150, czy no, taka duża grupa osób. Wziąłem 100 osób. Nabieganie do lasu. Biegaliśmy, robiliśmy jakieś kurcze pompki, pajacyki, woziłem ludzi y, motorówką, y, śpiewaliśmy sobie przy ognisku, jakieś wykłady, przemyślenia, wiesz, szama. Kurde, no ja się nie czuję, że jestem w pracy. Mam takie zajęcie, tak samo ten YouTube, on mnie specjalnie nie męczy, bo ja bym tam z i tak bym zrobił, tak? Ja na tej ulicy i tak tam byłem, taki kol z kolegą gada, mówi Kuba: Czy ty nie byłeś na wakacjach? Ty cały czas kręcisz te filmy, ale ja mówię: Przemek, ten film trwa 40 sekund. To jest jeden take. Mhm. I to jest take taki, wiesz, prosto z serducha. No woże dzieciaki na jakimś kółeczku, że jestem trochę takim ekstrawerdykiem, no to mówię, kochani, jestem na zajebistych wakacjach, wożę dzieci na kółeczku, to miał być mój pierwszy biznes, no dzisiaj może dużo z tego nie mam, ale woże dzieci na kółeczku. Pozdrawiam was. No bo to jest taki tak się, tak mhm. ja prowadzę tego wideobloga, więc jest 40 sekund. I tyle. No, no nie jest to praca tak ciężka, jak się niektórych wydaje. Mhm. Czyli teraz będziesz się skupiał przede wszystkim na tym, że będziesz... Animował czas innych ludzi i pomagał im w czym? Na pewno jest to rozrywka, bo to mm -hmm. trzeba sobie powiedzieć, że no, no nie, nie, nie wynika z tego jakaś wielka mądrość, że, że gość prawda, spędza czas na Mazurach, ale myślę, że jest to, jak dla mnie, jest to coś więcej niż motywacyjny bełkot, że będziesz zwycięzcą, jak tak złożysz ręce i będziesz <laughs> i liczył, ile jesz kalorii. To jest dla mnie jakieś, jakaś abstrakcja. Ja wziąłem naprawdę set, setkę osób, czy 120 osób do lasu na, na prosty trening, który serwuje mi. Trener co trzeci dzień, czy co drugi dzień, i zamknęły się nagle rozmowy o witaminach, o dietach, o trenerach, dlatego że zobaczyliśmy, że niełatwo jest przebiec dwa kilometry, zrobić mhm. 50 pompek, trochę się porozciągać i tak dalej. Więc chciałbym w praktyce pokazywać, jak po prostu motywować się, inspirować na co dzień. Ja to robię, myślę dla innych, ale też bardzo czerpię, podglądając innych. Bo to, że ktoś nie ma 100 tysięcy followersów nie oznacza, że nie ma bardzo ciekawego życia. Ja podglądam, zresztą ciebie również, podglądam myślę przynajmniej z 20 tysięcy osób gdzieś na tych social media, gdzie bardzo fajne case'y wpadają. Mhm. Ktoś coś fajnego kupił do jedzenia, ktoś jest w fajnym miejscu, które trzeba odwiedzić. Ktoś coś mądrego, naprawdę dla mnie wartościowego powiedział. I, i, i to jest chyba mega, że, że ta informacja idzie z prędkością światła. Ja akurat chcę, chcę zaserować taką informację, że można żyć swoim życiem. I można się tego nie wstydzić. Nawet jestem tak dzisiaj szczęśliwy i silny, że czy ktoś ma klapki z futerkiem, czy ma nie wiem, czy jest duży, czy jest chudy, czy jest szybki, czy jest wolny. Ta tolerancja jest tak fajna, że niech każdy. Spełnia się, czy ma Lambo, a drugi ma starego malucha, trzeci kupił helikopter, a czwarty, kurcze, żyje w Bieszczadach w starym swetrze. To jest fajne, żeby znaleźć ten sposób na siebie i wzajemnie się inspirować i szukać tych części wspólnych. I tyle i po, to, po to jest ten mój wideoblog. I niestety lub stety no, stało się to formą jakiegoś takiego, no, gdzieś tą przedsiębiorczość trzeba, trzeba uprzedsiębiorczyć. I robię to w ten sposób. Ale żadnej produkcji, odzieży, Żadnej szkoły językowej z tysiącem lektorów, na pewno nie wybuduje centrum biurowego. To tych trzech działalności na pewno nie zrobił. Mm -hmm. Powiedziałeś mi przed kam poza kamerą, że w wyniku tego, że przestałeś narzekać, zacząłeś tracić widzów. Rozwiń. Nie o to chodzi. Przez pięć lat się nauczyłem trochę czego chcę, statystycznie. Ja mówię statystyczny widz. I obserwuję otoczenie. Byłem autentycznie. Dużo teraz czasu na Mazurach, przyjeżdża tam żeglarz, motorowodnia, kajakarz, Grzybiarz, kurczę, ktoś, kto nie chce jechać do Egiptu, bo jest taniej i lepiej, bo masz wódki do oporu, byłem, piłem, widziałem, jest jedzenia, ciast, masz 30 do wyboru, tani lot, fajny hotel, dużo słońca, ciepły basen. No i masz to za cztery koła. Za cztery koła, może na cztery dni, domek, kurde, brda, nowoczesny nad brzegiem jeziora, więc jak gdyby przyjeżdża trochę inny klient, i ja przez pięć lat nie usłyszałem złego słowa. Bo gdybym kogoś oszukał, tak jak w tych kryptowalutach, ja w, jestem w stanie dyskutować, że straciłem, i nikt mnie nie będzie wmawiał, nie będę mu dziękował, tylko powiem: chłopie, straciłem na kryptowalutach. Nie usłyszałem, tak teraz w tej gdyni na targach motorowodnych, raczej dużo dobrych słów. Natomiast mam wrażenie, że jak zetkniesz się z tym eterem internetowym, tak jak miałem teraz po publikacji jakiegoś wywiadu, lecą pomyje. Takie ciężkie pomyje, ciężkie zarzuty, jakbyś coś ukradł, oszukał. Nie wiem, nie, niepotrzebny wydaje mi się, tak, tak zwany hejt, i tu jest ta różnica. To jak będzie teraz narracja, Kuby Midela. Moja narracja jest chyba taka, że. Poczekaj, Midela czy Midla, bo ja nigdy nie wiem. Ja już się przyzwyczaiłem, mogą być, chyba... Mogą być oba. Chyba, chyba oby dwie formy. Narracja Dobrze. jest taka, że myślę, że wolałbym budować kanał i treści z ludźmi świadomymi. Mhm. Czyli trzeba się schylić, trzeba pracować, trzeba umieć się cieszyć, trzeba umieć płakać. Natomiast y, sam płacz dla płaczu albo, albo, albo wieczne, wieczne szkolenie się, y, wieczne słuchanie, wiesz, tych filmików, na co chyba jest teraz też moda, wczoraj z córką rozmawiałem, córka ma 12 lat, że 8 milionów ludzi y, zobaczyło filmik, w którym jakiś celebryta mówi, jak się będzie nazywać jego córka. Mnie to nie interesuje, <grym> tak? 8 milionów nie? ludzi starych. W ogóle mi to, nawet nie wiem jak ta córka ma się w końcu nazywać, byłoby szybciej. Nie są to moje treści. Ja chcę zbudować teraz, nie wiem, cykl odcinków, ten, ten dom, w cenie mieszkania, to mnie jara, że ludzie sobie za pół bani urządzają, zajebiste życie, mhm. gdzieś pod lasem, nie płacą za prąd, nie płacą za przynajmniej malutko. Nawet w telewizji mają o tym program, Robimy 20 Gratulacja. domów. Dziękuję. O złoty interes mam prowadzić telewizję, o ludziach, którym się po prostu udało. Chcę prowadzić właśnie wodne szaleństwo mi się zamarzył taki, taki cykl, żeby ludzie pokochali wodę. Czy to jest kajak, czy to jest łódka, mm. czy to jest skuter wodny, czy to jest jacht za 500 tysięcy, czy za 100 tysięcy, czy za 5 milionów, żeby pokochali być na wodzie, bo tam jest po prostu pięknie. Natomiast lament, po prostu, czy, czy pis nam wszystko zabierze, czy złotówka padnie, czy USA przejmą władzę nad światem, czy Chiny zabiją USA, stary, no, to są naprawdę dziwne rozmowy. Dziwne. Nie dotyczące w ogóle nas. Co przez te lata ci najbardziej rozczarowało? No, dlaczego pytam? Dlatego, że bardzo mało osób będzie w stanie wejść w twoją czy w moją skórę, w twoją nawet jeszcze bardziej, bo jesteś dużo bardziej rozpoznawalny ode mnie. I ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, ile musi de facto znieść psychika, nazwijmy to, influencera, dla uproszczenia, gdzie nagle tysiące osób patrzy w twoim kierunku, tysiące osób cię ocenia, ty o, tysiące osób myśli, że cię zna, komentuje, często mając wycinek rzeczywistości albo jakąś zasłyszaną opinię, plotkę, mm. która przeszła przez filtr głuchego telefonu i tak dalej. Więc jak ty sobie radziłeś z tym wszystkim i jakie miałeś rozczarowania ze strony innych ludzi przez te lata tej kariery internetowej? Znaczy nie miałem wielu rozczarowań. Odciąłem się od tego. Trzy lata temu po prostu przestałem yy, przestałem czytać komentarze. Mhm. Także nie wiem. Totalnie. Nawet... Tak. To jest chyba najlepsza taka odpowiedź. Gdybym czytał komentarze, nie robiłbym tej roboty. Bo to są dwa inne światy. Domyślam się, że są awatary ludzi. Ci ludzie, którzy piszą komentarze, wcale nie są źli. Ale tworzą awatar, że wszystko nagle mogą. Tak byś był w sklepie, mhm. są piękne przedmioty, nikt nie widzi. Możesz zapłacić, możesz ukraść. Wiesz, można mhm. by się zacząć zastanawiać. I tutaj tworzysz sobie awatar, który może powiedzieć, a ten Gorzycki to jest kawał hu. Czasem jest. No tak. No ja to ja to jestem w ogóle kawałku, bo nie byłbym tu, gdzie jestem, gdybym był po prostu, którą da za przeproszeniem, oczywiście, ale, ale no trzeba mieć swoje zdanie, trzeba iść do przodu i tak dalej. Natomiast hejtem się po prostu nie powinno przejmować, bo ten hejt jest tworzony przez naszą jakąś imaginację, jakąś wyobraźnię. Ale z kolei ten hejt dociera do prawdziwej głowy, więc niech hejt dociera do naszego awatara. Niech plujmy na midela. Mhm który zrobił sobie spiżarnię po prostu lepszą niż jego babcia. Bo on babci mógł dać, a zrobił sobie sam Kawał hu. tak? Nie ma problemu, ale mnie to nie dotyczy. Ja tam położyłem wczoraj pomidory, nagrałem ten filmik i tak dalej, jest swoim życiem. Nie jest to, Adrian, takie straszne. Trzeba się po prostu, yy, trzeba się troszeczkę z tym oswoić. Karatem mnie nauczyło tego, że nawet jak się bijesz, to nie ty się bijesz, tylko jest taki syndrom, już tu będzie widać. Masz takie oko dwa metry z tyłu i bijesz się trochę jak takim ludzikiem. To nie ty walczysz. Mhm. Twoja psycha jest dużo dalej. Walczy twoje ciało, ale łeb, ten prawdziwy jest mhm. gdzieś z tyłu. I to mnie tak nie formowano, jak gdyby, jak były te nasze yy, no, mniej lub bardziej poważne walki. I myślę, że dzisiaj robi się to samo. Odgrywamy jakąś rolę. Mhm. I tyle. Jak pewnie wiesz, jedna z naszych spółek to jest agencja, która robi kanały YouTube innym firmom. I chciałbym, żebyś mi powiedział, bo czasami takie są dylematy ze strony naszych klientów. Czy uważasz, że początkujący twórca, który nie ma twojego, mojego doświadczenia w radzeniu sobie z opinią innych ludzi w takiej skali, czy jest sens, żeby początkujący twórca miał włączone komentarze pod filmami? Nie, znaczy niech ma, tylko niech nie czyta. To po co mają być? Słuchajcie, komentarz jest piękny. Komentarz i to, co różni telewizję od YouTube'a, czy od tych całych naszych social mediów to jest to, że widz ma prawo się wypowiedzieć? Prawo do wolności jest piękne. Prawo do obrzucania błotem, prawo do powiedzenia brawo yy, to, jest, to jest cudne. Tylko, że po co to ma docierać do twórcy? Ostatnio. Nagrałem film z człowiekiem, który otworzył prywatny skład budowlany. Taką prywatną, nie wiem, kastoramę. Ja byłem pod wrażeniem tego, że, no nie wiem, 30-parolatek robi takie rzeczy. Ten sam 30-parolatek, troszeczkę podobno za moją tutaj działalnością, schudł 25 kilo, ogarnął się. Pięknie. Wybiera teraz zajebisty samochód, kiedy pół roku no powiedział, że nie, bo on pasatem, bo pasat się nie psuje. Teraz gdzieś byliśmy na szybkim jakimś obiadku. On mówi, wiesz, to jednak chyba siódemka, BMK, a może z klasa po prostu się, wiesz, ogarnął. No to mówię, to nawet no, zróbmy w telewizji, będzie program o przedsiębiorcach. Nie, bo jak ja przeczytałem komentarze po tym naszym YouTubie, to dwa, dwa tygodnie byłem struty. Po co to czytać? Będę teraz kręcił taki filmik, Narodowy ból dupy. Właśnie ta zawiść, ta zazrość, to, to tak naprawdę istnieje w głowach. Tego nie ma. Jak ktoś chce ci zrobić krzywdę, to ją zrobić cicho. Ale jak ktoś krzyczy, to jest jak piesek, który ba, 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 ba. To, to nie jest, wiesz, to, to nie jest trudne. To jest, to, jest, to jest zatruwanie, które w niczym ani nie pomaga, ani w niczym nie przeszkadza. My musimy tworzyć. Dzisiaj każdy przedsiębiorca jest twórcą. Steve Jobs chyba tak przetarł ten szlag, no, wychodził na scenę w czarnej koszulce i mówił, teraz to będzie taki produkt. Ten drugi gość od tych samochodów śmiesznych, elektrycznych, wychodzi. On, aktorzy, gdyby nie on. Mhm. Prawdopodobnie byłoby dużo trudniej zrobić taki PR jednej czy drugiej firmie, te loty w kosmos i samochody tam z silnikiem od, od pralki, od kosiarki. Wychodzi człowiek i po prostu gwiazdorzy. Bo to jest autentyczne, że, tak, że twórca no tak, wychodzi ale... i pokazuje wasze wspólne dzieło, waszego zespołu. To no jest tak, tylko teraz czego tu się bać? Czy mhm. ktoś coś powie, że Elon Musk to jest taki albo taki? Bo ja mam zarzuty do Elona Muska, takie, takie, takie biznesowe, Ta, jak masz... Wiesz, masz. to takie, że to jest. Że on nie, czy on by ten sukces powtórzył sam ze swoim kapitałem. Mm -hmm. Wiesz, bo my, przedsiębiorcy, musimy ze 100 tysięcy zrobić 500-500 miliony, zatrudniać ludzi, płacić podatki i tak dalej. Natomiast w pewnych realiach gospodarczych, jak dostajesz potężne zastrzyki pieniędzy i PR-u, yy, jest dużo prościej. Tylko wiesz, to no, znaczy tej trochę Dlatego to jest show. Adiant, to jest show. To czy znaczy pozwól, że odbiję piłkę, bo yy, mam wrażenie, że czasami właśnie ludzie mogą popaść w taką pułapkę deprecjonowania innych ludzi, bo on miał łatwiej, bo XYZ i tak samo moglibyśmy postawić pytanie, czy Kuba Midel byłby multimilionerem, gdyby nie miał pewnie z 1,90 wzrostu, niski ja nie głos, jestem... jest biały i żyje w Europie, nie? I też pewnie ludzie by nie, no pewnie nie byłoby, nie byłoby tak kolorowo i zmierzam do tego, że każdy z nas ma inne talenty, inne okoliczności. Ja od razu uzna... Proszę. Nie jestem multimilionerem. A mam... nie? Nie mam. Jak nie? Nie mam 1,90 wzrostu I czasem... i czasem mam wrażenie, że nie żyję w Europie. <laughs> Dobrze, przyjmijmy tą konwencję odpowiedzi, nie? Ale zmierzam do tego, że każdy człowiek ma trochę, ma unikalne okoliczności, w których funkcjonuje. Oczywiście jednym jest łatwiej, drugim jest trudniej. Ktoś może pochodzić z patologicznej rodziny, ale być może ma ponad na IQ, więc bierzmy te narzędzia, które los nam dał i po prostu maksymalnie je wykorzystajmy. Nie? Ale tym narzędziem jest dzisiaj telefon. Między innymi. Ja twierdzę, że porównywanie się właśnie do Jobska Jobs, Kajelona Maska, jeżeli chcesz tworzyć swoje social media, jest bez sensu. Jesteś kim jesteś, może masz produkcję rzodkiewek. Może masz jakieś tam programowanie IT, robisz coś, co się po prostu sprzedaje, czego chce rynek. Mhm. I trzeba. Warto o tym, nie trzeba, ale warto o tym powiedzieć. Będzie dużo łatwiej. Bo chcemy wiedzieć, z kim robimy interes. Ja Adrian czuję się naprawdę specjalistą do spraw marketingu. Takim ultraspecjalistą, bo zrobiłem dwie marki bez pieniędzy ogólnopolskie, mając nic. Więc mhm. wiedziałem, jak sprzedać, nie wiem, coś, kilkudziesięciu tysiącom ludzi, jak zbudować tak zwany brand. I tą samą wiedzę można włożyć dzisiaj do szuflady, bo czasy są nowe. Dzisiaj to samo możesz zrobić za pomocą kamerki w swoim telefonie. Tylko ludzie nie chcą z tego korzystać. Boję się. Bo być może. A dla dopełnienia, powiedz mi znowu, na bazie Twoich doświadczeń, no bo hejt w komentarzach to jest jedno, tak. ale to jest taki hejt trochę niematerialny, tak. zwłaszcza jeżeli go nie czytasz. Czy doświadczałeś hejtu takiego face to face, że ktoś ci stanął twarzą w twarz, dwa metry od ciebie i powiedział: Kuba, ty jesteś taki i owaki. No wiesz co. Są specyficzne. Ostatnio byłem na, yy, na dyskotece, mhm. przynajmniej na dyskotece do Sopotu w Łodzi, na potańcówce, ale to niechcący, <gry> bo tam byli koledzy, niechcący, mieliśmy imprezę okay. domową, na chwilę poszliśmy się przywitać i fajne było to, że, znaczy fajne, miłe było to, że ludzie w stanie dziwnym, no bo to tam pierwsza, druga w nocy, gruba biba... I ze 100 osób, facetów takich lat, 25-40, z dużym szacunkiem kurczę podchodzi do gościa, gdzieś tam na luzie, ubranego też po kilku piwkach, mówi, fajna robota, z nieruchomościami racja, to tak, to srak. jak gdyby czuć nie jakieś tam wielki podziw, natomiast czuć uznanie. Takie fajne, takie szacunek, wy... szacunek. szacunek. Szacunek ulicy, kurde, Kuba, mhm. jest dobrze. I to nie, że chcesz zdjęcie, tylko Piona graba, zajebiście, działa i tak dalej. I, i stanęła taka. Koleżanka, koleżanki, gdzieś tam mojej były dziewczyny, mówi: Eh, to co tam robisz, to takie tam. Co my, to te tam bzdury? No i, i tu jest właśnie taki dysonans, że ktoś to może nie rozumie tego, co my robimy, nie do końca jak gdyby trawi pewne treści, czyli ogląda ten filmik, 30-40 minut na no, w sumie to niczym było. Bo gadająca głowa, no, gadał, gadał, pokazał mieszkanie przed, po albo coś tam, no, sprzedał centrum biurowe, i no i co? No i co? Więc tak jak mówię, no jedni żyją tym, że ktoś kupił klapki z futrem, albo że nazwał dziecko jakoś tam, nie wiem, tam Jessica czy Wiktoria i Polska tym żyje, a drugi ma, ma inne opowieści. Więc też mamy, uważam, że bardzo fajny target ludzi, no mimo wszystko myślących, walczących, nie chcę tam mówić, że tam wilki to nazwałem, to naszą społeczność drobną, ale no nawet kurczę portier tutaj na dole, chciał mi się sikuć dzisiaj w tym mariocie, Kibel jest zamknięty. Wchodzisz do Mariota, nie możesz skorzystać z kibla, nie masz karty, podchodzę do dwóch ochroniarzy, Mój Panie, Jakubie, to, za te wywiady, za te filmy. Mówię, muszę się wysikać. Mówię załatwimy. I, I to chodzi o to, że to, to, wiecie, to nie jest śmieszne. I, i, i mhm. ktoś, to pełni funkcję, to nie jest dyrektor korporacji, tylko facet pilnuje tutaj porządku, czy, czy, czy nie wiem, konsjerż czy, czy, czy ktoś, bo wyciąga dlatego te, dla swoje treści. On wie, że chce się rozwijać. On wie, że ma jedną robotę, potem będzie druga robota, awansuje, w coś zainwestuje. Na stacjach benzynowych ludzie, którzy podają to paliwo, ostatnio się siadę na tatę Mazury i goź mi tak: Męcen. Ja mówię: Midel. A! I mówi: Oglądam mnie, oglądam. I też zainwestował jakąś nieruchomość, jedną drugą. Więc nie można mówić, że przedsiębiorca to jest gość, który chodzi w garniturze, siedzi z tyłu yy, w Mercedesie, prawda, I, i, i jeździ odrzutowcem. Tylko przedsiębiorcą jest każdy, kto potrafi zarobić 2, 3, 50, 50 tysięcy miesięcznie, mieć na siebie pomysł, umieć z tego korzystać, umieć zainwestować i tak dalej. I to jest piękne. Że uważam, że twoja praca, moja praca, praca Łukasza Smolarskiego, który sam nie był przedsiębiorcą, a otworzył, zaczyna być wspaniałym. Przetarliśmy mhm. szlak, że to nie jest jakieś... Tak z angielskim kiedyś miałem w szkole językowej, że angielski, angielski, kurwa, 12 czasów. Się okazało, że musisz znać tysiąc słów. I to samo w przedsiębiorczości. Jak masz liczydło, telefon, odrobinę chęci, masz klienta, masz jakiegoś współpracownika, możesz zmieniać swój mały świat. Nawet jeżeli sprzedajesz kurcze paliwo na stacji benzynowej, czy pracujesz w żabce, czy, 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 czy gdzieś tam robisz cokolwiek. To jest fajne. Głęboko wierzę w to, że przedsiębiorczość to nie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie założenie JD czy spółki, tylko to jest myślenie w sposób taki, że chcesz być rozliczany. Za wyniki, a nie za czas, który sprzedajesz, za problemy, które rozwiązujesz, nie za wartość, którą dostarczasz, tak naprawdę. Więc tą przedsiębiorczość to praktycznie może uprawiać każdy, i zgadzam się z tym, że na swój sposób przecieramy szlak. No bo koniec końców, niezależnie już od tego hejtu, no to ile setek godzin edukacyjnych materiałów daliśmy wszyscy wspólnie do sieci, nie? Tylko myślisz, jakiego jakie był ten hejtu. No, Ja wiem, ty go to nie hejt czytasz, jeszcze, to, ja? ja hejt raz usłyszałem taki na żywo, jak byłem u Krzyśka Stanowskiego. Aha. Tam jest ten telefon włączony, no i ludzie tego... Ja nie wiem, czy to specjalnie było powybierane, czy nie. Mm -hmm. Ale z dziesięć takich zarzutów było, jak ty się zmienił. Ja tak sobie mm. mówię, no przecież na tym ta gra polega, żeśmy się codziennie <laughs> zmieniali, tak? Bo kiedyś to mówiłeś inaczej. Ja mówię, ja pamiętam, co mówiłem, bo nagrałem <laughs> tych filmów z tysiąc na platformy zamknięte, tak. na otwarte. I wiem, że się... Kurczę, włosów mi wypadło. Łapę mam większą. Wiele rzeczy się zmieniło. Dokupiłem tych mieszkań kilka, ale generalnie ja wszedłem na YouTube'a z tym samym jak gdyby arsenałem, z tą samą głową. i byłem po czterech latach, bo to było w zeszłym roku. Natomiast u nas na peta propos out. Jak jeździsz Mazdą 6, to jeszcze w miarę okej. Okay. Ale jak kupisz a szóstkę, o zmieniłeś się. Teraz to już się <laughs> zmieniłeś. A jak kupisz y, fiatę jakiegoś, 500, to uo, to się zmieni życie. Nie idzie teraz, tak? <grym> nigdy nie jest dobrze, Właśnie nie? nigdy trochę nie jest dobrze. Ja uważam, że w przedsiębiorczości, i czego też trzeba się... Ja teraz też będę starał się o tym po prostu głośno mówić, że chcę polepszać sobie moją jakość życia. I to wcale nie znaczy, bo je, nikomu nie ufam. Tego też mnie nauczyło karate. Nie ufaj nikomu, nawet sobie. Ja, Adrian, sprawdzam. Teraz byłem w bardzo dobrym hotelu w Turcji. Chciałem moją porażkę wakacyjną, zeszłoroczną, y, turecką, bo Turcję uwielbiam. Gdzieś tam y, jak wymazać z pamięci. Byłem w Turcji w lipcu, wiesz, tak ci mówiłem. 45 stopni. Y, no, za ciepło jest w tej Turcji w lipcu. Pojechałem teraz chyba w kwietniu. Czy w maju zrobiłem Turcję, Grecję. Dobre hotele, mało ludzi, dobra cena. I byłem na Mazurach. Trzy tygodnie w lipcu. I mi było po prostu lepiej. W więc Polsce. Ta jak, tak, Więc ta jakość życia... To jest sprawdzanie. To nie jest wizerunek, który ty sobie budujesz, że gdzieś tam pojedziesz do Meksyku, gdzieś w kapeluszu pił tequila i tu jest fajnie, a w mielnie jest niefajnie. Tylko patrzeć, gdzie tak naprawdę jest tobie dobrze. Czy tobie jest hmm. dobrze tam, gdzie jest dużo ludzi, jest huczna muza, jest zajebiście. czy tobie jest fajnie tam, gdzie jest nie wiem, inna muza, gdzie jest może mniej ludzi yy, i tak dalej. To jest poprawa jakości życia. I znowu nie, nie banujmy tego, kto. Kto woli być w tłumie, albo tego, kto woli gdzieś tam być samotnie na, na tarasie. I uczę się tego, jak wiele jest sprzeczności w każdym z nas. Że lubisz ich w sobotę na imprezę, ale lubisz kłóczyć następnego, jak jest cicho. Wiesz, przyznać się do tego, że to, że. Kurcze masz klapki okay. nawet z futerkiem, nie oznacza, że w nich cały czas chodzisz. Tylko to jest być może jakiś Twój gadżet, może jakaś moda, ale widzę, że szufladkujemy ludzi, że jak Gorzycki raz powiedział, to on te wtedy powiedział. Musi być w sferze cały to czas. To jest, mój powiem ci, duży problem ze, z jakimiś współpracami czy próbami w, w współpracy z korporacjami, gdzie nie ma rozumu. Tam są Excel, ale nie ma rozumu. Są zarzuty, że 4 lata temu to ty powiedziałeś, że stare auto jest tańsze niż nowe. Ja mówię, to samo bym dzisiaj powiedział. No, ale sprzedajemy nowe auta, nie? No, ale to, to, co to ma do marki? To co ja mam powiedzieć, nie? Albo teraz się ten silnik zepsuł? Powiedziałem, że mi się zepsuł silnik. Nie można tak mówić, nie? Że się zepsuł silnik. Nie psują się silniki. No, a dlaczego? Bo wszystkie się psują. I czy to jest marka ABC, to każdy ma się zepsuć. Więc no jest jakaś sprzeczność, hipokryzja i tak dalej. I mam komfort jako twórca internetowo, jako zwykły człowiek obywatel. Na to sobie ciężko zapracowałem, żeby mieć swoje zdanie i jeszcze mhm. o tym zdaniu mówić, że jak jest chusteczka, to jest chusteczka. No i też właśnie na tym polega siła bycia influencerem, który jednocześnie jest przedsiębiorcą że ty nie musisz być na kolanach na łasce Marek i mówić dokładnie to co one chcą, żebyś powiedział, tylko możesz powiedzieć po prostu prawdę. Jak marka jest dobra, mówisz, że jest dobra. Ale jak się silnik zepsuł, to się silnik zepsuł. Yy, tylko niestety, bo trzeba to stać. Yy, to, tak, tylko zobacz niestety jaki komunikat często dają duże firmy. No bo słuchamy tego komunikatu na billboardach, yy. gdzieś tam w reklamie w prasie, w telewizji, gdzie ten influencing jest kupiony i Mówione ustami aktora. Bo ja, chociażby na tych motorówkach pływając, na tych targach, wiedziałem w ogóle na co patrzeć. Tak, pośród stu łodzi była jedna, którą gdzieś tam stać mnie na nią, wybrał mi i tak dalej, ale gość mówi swoją na źle, pływa, bo jest za wysoka, źle dociążona i tak dalej. Natomiast no, większość rzeczy, o których mhm. byśmy wiedzieli, no pochodzi z ulotki albo pochodzi z komunikatu reklamowego. Jeszcze palsze źłódki, bo z tego to mało się korzysta, ale samochody świat ten farmaceutyczny, świat sportowy. Tu mi się wywróciło życie, tak, że ja od trzech lat, tu, tu jest na przykład sukces mojego trenera, który oduczył mnie chodzenia na siłownię, który oduczył mnie y, ćwiczenia na klamotach, który oduczył mnie o myślenia w kategorii jakiegoś odżywiania naukowego. Mówię tutaj o amatorce, bo jeżeli jesteś mistrzem świata, wszystko to jest oczywiście dozwolone, ale na moim mm -hmm. poziomie amatorskim ja potrzebuję dwa metry podłogi, dobre śniadanie, obiad i kolację. Natomiast ten świat niestety dąży do programowania nas w ten sposób, że to jest wszystko tak złożone, tak zajebiste, tak, tak rozdmuchane, tak jak mówisz, że, w, że, że ten przedsiębiorca się gubi, czy nawet człowiek, który chce spróbować swoich sił w social mediach, bo mhm. jakby przed wszystkie książki o social mediach i przed wszystkie szkolenia, to on będzie sparaliżowany, bo on w końcu nie wie, jak ma to zrobić, a trzeba włączyć play. Tak, ja zawsze mówię naszym klientom, że słuchaj, niezależnie ile włożysz wysiłku w nabycie teorii. Twój pierwszy film będzie gorszy od dziesiątego, a na tle setnego będzie tak dramatem totalnym, więc po prostu zacznij. Dowolny proces, niezależnie, czy to jest kręcenie filmów, czy Ale lepienie pierogów. To dotyczy, dotyczy sportu, inwestowania, to dotyczy tak naprawdę każdej płaszczyzny życia. Stąd uważam, że bycie praktykiem, nawet kaleczącym, przewracającym się, nie wiem, wracającym na, na jakąś lepszą drogę jest lepsze niż wieczne teoretyzowanie, mhm. niż wieczny strach. I przedmiotem w ogóle chyba moich teraz rozwiązań właśnie yy, coraz mniej albo coraz więcej tej odwagi do, do życia tak, jak chcesz. I okazuje się, że jak żyjesz tak, jak chcesz, nikomu to nie przeszkadza, nikt na to nie patrzy. Kiedyś jakbym tak myślał sobie, że będę tym, kim będę, to bym myślał, jak, jak chciałem być piosenkarzem, tak? to ludzie mówili, jak się ubrać, Jaką sesję? Nie wiem, że ja miałem sesję zdjęcia miałem 4 lata temu. Ja na tych samych zdjęciach <laughs> 10, 10. kiedyś bym robił. Nie miałem nic zrobionego. miałem 40 zdjęć, na przykład. Z tego się śmieję do dzisiaj, tak? Jak się ubrać? Ja dzisiaj ubieram no to, co mam tak do ciebie. No spodnie mam, koszulę mam, idę gdzieś do miasta yy, i tak dalej. Więc uważam, że ten wizerunek, mm -hmm. czy prywatny, czy służbowy, powinien być gdzieś dalej niż prawdziwe życie. Mam wrażenie dzisiaj, że jesteśmy chodzącymi opakowaniami. I czy to głupsze jeszcze, teraz wypuścili dwa filmy. Jeden, tu reklamują sam mądrzejszy film, a drugi, domyślam się, że mniej Barbie. Wszyscy na Barbie. Jakby, jak, wiesz, fajnie, że jest film Barbie, nie? Ale my jak, zobacz, to jak, jak socjologicznie się dziwnie dzieje. Mm. Każdy musi, kto nie obejrzy Barbie, ja teraz też muszę się obejrzeć Barbie, no bo nie wiem, o co kamar, jak będzie rozmowa w towarzystwie, czy to fajne, czy nie fajne czy to jest komedia, czy to jest zanimowane itd. A propos tego, że powiedziałeś, że ludzie czasami zarzucają ci, że zmieniłeś się, to tak, ja mam taką refleksję, że szokuje mnie brak wyrozumiałości ludzi i szerszego spojrzenia, no bo ktoś, wypowiadając takie słowa, chyba sam nie do końca uwzględnia to, że 10 lat temu też był innym człowiekiem i też mogą mu się zmienić zdanie na szereg różnych tematów. Mogą na to mieć wpływ jakaś tragedia, śmierć bliskiej osoby, przeczytana książka, nowe relacje, szereg różnych rzeczy. No więc, a z drugiej strony, jeżeli się nie zmieniasz i nie ewoluujesz, to co ci powie, widz, A, ty pierdolisz w kółko to samo. Nie, nie można tego słuchać. Dokładnie Mało tego, robić swoje. Ja usłyszałem, słuchajcie, co jest jeszcze, jak powiedzę, że te wnioski? Kto pisze komentarze? Inaczej, jak się czyta, jak się pisze komentarze? Widz, y, twórca czyta tylko złe komentarze. Ja widzę po sobie. Mhm. Bo na Instagramie czytam. Nie widzisz 60 dobrych, tylko jeden zły. Twórca. Chce, jak gdyby się upodlić sam przed sobą, Boże, Boże, znalazł się jeden, kto mnie hejtuje. Coś jest z autosabotażem. Tak, czyli autosabotaż, twórca mm. czy ta złe? A dwa kto pisze ten komentarz, bo jeżeli ktoś ogląda setny film i cię hejtuje, to jest psychiczny, zboczony, albo ma za dużo czasu, no to coś tam nie gra z głową, mhm. tak? No bo jeżeli ja idę do sklepu i to jest sklep się czy do knajpy. Raz mi podano źle. Nie ma kłopotu, źle wybrałem, albo zły kucharz. Idę drugi raz, jest źle, nie pójdę tam więcej. No nie bę, Nawet jak jest dobrze, to ja też nie piszę, oj, oj, takie frytki, taka ryba, oj, 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 oj. Nie piszę takich rzeczy. A jak jest źle, to po prostu tam nie przychodzę. To jest moja, mhm. moja że tak powiem, mój wybór i to jest mój komunikat do świata. Więc głosujesz portfelem. Głosujesz decyzją, głosujesz mhm. portfelem. Więc te, te, te opini i dwa te, ta opinia, jeżeli nawet opinii będziecie mieli 50 sztuk pod filmem, który obejrzy 50 tysięcy ludzi, to to jest w ogóle poniżej jakiejś próby, jakiejś, jakiegoś błędu statystycznego, tego nie ma. Ale to nie znaczy, że widz nie jest ważny. To nie znaczy, że klient jest ważny, bo uważam, że dla klienta, dla widza się pracuje. Ja chciałbym w mojej grupie docelowej naprawdę pomagać, spełniać się. To musi być sojusz. Ja. Ciężko, czy ktoś mi płaci, czy nie płaci, ciężko chce pracować. Tak jak sportowiec, który gra w piłkę, dla pieniędzy większych czy mniejszych, ale przede wszystkim gra dla drużyny mm. i dla widza. Tak aktor, który gra w komediach, czy to będzie Barbie, czy jakieś tam poranek Kojota, on gra dla widza. Nie dla swojej garzy, mm. tylko gra dla widza. Jak ktoś gra w teatrze smutną sztukę, no to też gra dla widza, więc tutaj uważam, że to, że mamy nie słuchać jakichś bzdurnych komentarzy, że prawda, mhm. ja nie mam włosów i że się zmieniłem, chociaż nie wiem nawet co tam się tak źle zmieniło, to nie znaczy, że nie mam robić swojej roboty. Ale zauważyłeś coś takiego, że taki dojrzały, kulturalny widz, któremu na tobie zależy, który cię szanuje jako twórcę, to jeżeli z czymś się nie zgadza, to raczej wyśle wiadomość prywatnie, napisaną bardzo kulturalnym Dokładnie językiem. Dokładnie o to, chodzi. to Bo jak ktoś cię atakuje w, pod filmem, no to ja bym do mnie mywał, że to jest chyba troszeczkę chęć sprawdzenia, czy inni również chcą cię w ten sposób zaatakować, i żeby zebrać lajki pod tym komentarzem, a nie że temu widzowi autentycznie zależy na tobie, jako na gościu, który włożył tysiące godzin w to, żeby ktoś mógł oglądać film. To wtedy myślę, że szkoda, jak gdyby ten temat wałkować, bo nie ma to nie jest zjawisko jakieś po prostu powszechne w mojej mhm. branży. Nie mam tych komunikatów. Naprawdę nie mam. Czasem za to też bardzo dziękuję. Jest informacja, że ten ziomek po prostu trzeba go wyrzucić z kanału. I po prostu. I taka Zgadza. sytuacja się zdarzyła. Dostałem tych komunikatów, nie wiem, z 50. No, no, trzy razy takie coś było. I yy, ja lubię być kontrowersyjny, ale nie chcę promować jak gdyby idei, które są totalnie ze mną nie... niezgodne. niezgodne. Hotel Mariot Warszawa. Główny partner serii z gazdami. Ostatnie słowo komentarza, a propos: Zmieniłeś się? To kiedyś usłyszałem takie fajne zdanie, że jeżeli ktoś wypowiada takie zdanie, to dlatego, że to, kim obecnie jesteś, już nie służy jemu. Tak długo, jak jemu się wszystko spinało i jemu pasowało twój sposób myślenia i wysławiania się, to jest ok. Ale jeżeli ty poszedłeś dalej, dzięki książce, rozmowie, terapeucie, obojętnie, to tej osobie może już, może już to nie grać i nagle egoistycznie atakuje ciebie, że hej, wróć do tamtej wersji. Dlatego ja chcę powiedzieć, kim byłem na początku kanału. Ja na początku kanału y, myślę, że dla wielu osób byłem wymówką. O! Co to y, znaczy? Wymówką znaczy, że nie trzeba tyle mieć. Nie trzeba aż tyle pracować. I tak jest dobrze, że człowiek czytał te komunikaty, które chciał czytać, bo ja byłem bardzo obrażonym człowiekiem na świat. Po tych pięciu latach moich przemyśleń, prywatnych przemyśleń, kiedy ja po prostu rzuciłem interesy, czy rzucałem interesy, no mówiłem na pewno mniej uchwałym językiem, mniej optymistycznym językiem. Mhm. Goście, których zapraszałem, rozmowy, które były ze Sławkiem, z Philem, z traderem, że jesteśmy wszyscy truci, że prawda, jest wielka inflacja, że jest koniec świata, że jest COVID, że nam są wszyscy zabić. Jest to po części prawda. Tylko że jest też druga prawda, w którą można uwierzyć, że jak grać, żeby się po prostu nie dać. Jeżeli inflacja tak ci doskwiera, to zainwestuj w coś, co jest odporne na inflację. Zakończ temat. Po co bełkotać? Ja naprawdę inwestuję w nieruchomości i mnie dotyczy temat dwuprocentowego kredytu. Teraz wziąłem bardzo dużo kredytów. No może nie dużo, ale, ale sporo. I, i, I dotyka mnie to bezpośrednio. Ja mówię w banku, może tak, może tak, może straga, ale nie słucham 50 filmów Łola Boga bo będzie darmowy kredyt dla co dziesiątego kredytobiorcy i tak dalej. No łola Boga, łola Boga, ale nic nic nie zmienia. Po prostu trzeba, trzeba robić swoje. Mm -hmm. Dopóki nie masz wpisu tego hipotecznego w księdze, to też masz 2% tam, tam droższy ten kredyt. Zrobisz wpis, taniej. Łola Boga. Nie będę o tym robił filmu. Każdego Łola Boga. Mam ratę 2, będę miał 1700. Naprawdę. Z tego że je polityk, że, że gada łola Boga... Nie podoba mi się po prostu to gadanie polityczne w tej chwili w ogóle, wspomnieć o socjalizmie. Jest to Przed słabe. dałem jeszcze tak. Mhm. Ale wiesz, jest to słabe, że dzisiaj społeczeństwo coraz bardziej chce. Czy człowiek statystyczny jest coraz bardziej roszczeniowy, a wydaje mi się, że przedsiębiorca jest coraz mniej roszczeniowy. Walczymy. Po prostu jak będzie ciężko, to będziemy jeszcze ciężej walczyć. Jak będzie super ciężko, to stąd wyjedziemy. Jeżeli będzie mi ultra ciężko, mam też taki wariant w moich, moim koszyku wyborów, że ja przestanę robić cokolwiek. Będę sobie po prostu pił yy, herbatkę, bo to nie można szlepić, ale <laughs> herbatkę czy browarka, łódkę sobie zostawiam, żeby na niej po prostu ewentualnie sobie żyć. I tłumaczę żonie, nie potrzebujemy pieniędzy. To, co mamy z tego najmu, nam naprawdę wystarcza. Zmienimy styl życia. Ja nie potrzebuję teraz dwóch dobrych aut, które kupiłem. To jest dodatek, to jest, to jest fanaberia, to jest ciekawość. Poradzę sobie w każdych warunkach. Jak trzeba będzie, to będę pracował na poczcie, ale zawsze zrobię trening, zawsze zrobię sobie z i malin, zajebisty sok, zawsze pójdę sobie, nie wiem, pograć piłkę, pójdę na rower, pójdę sobie do kina, kupię sobie tak naprawdę co chcę, bo to, to kupowanie, bo mówimy o kupowaniu, o wydawaniu, ten, ten styl życia taki pseudo-bogaty, wcale nie jest tak drogi, jak się wielu ludziom wydaje. Tylko trzeba to, co mówisz, o bieda mental. Lekko się kurczę przestawić. Ja, Adrianek, mamy taki kącik szczerości. Proszę. Chcę powiedzieć, że jestem pierwszym człowiekiem, który, który, którego znam, który miał z tym największe problemy. To z ja nie chciałem Z chciwością wobec samego siebie. Inwestowałem w odzież miliony złotych, w szkołę językową miliony złotych, w nieruchomości, kurczę grube miliony złotych, ale nie zmieniłem sobie roweru. Teraz mój budowlaniec, kurczę, wziął mój rower stary, tak? Bo był jeszcze dobry. Kiedy mówię, kurde, mam załować sześć koła sobie, mam żałować na rower? Zawsze żałowałem. Mhm. Na, ta, tacy jesteśmy. Dzisiaj, czy, czy od, od iluś tam... Bo to też ta praca, którą ja wykonuję, wpływa niestety również na moją psychikę, że jak coś sam sobie powiesz i to sam usłyszysz, to mówisz, kurde... Faktycznie. Faktycznie. Ja, ja mówię o czymś, czego sam nie stosuję. I to jest moja, moja, ja się teraz na tym złapałem. Połowę wydawaj, połowę zarabiaj. Łatwo się mówi, ale przyszedł ten czas, kiedy trzeba się pożegnać z połową gotówki, którą trzeba po prostu wydać, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to w pierwszej kolejności zrobią to moje dzieci, które już zacierają ręce i mają prawo, bo to widzą, a wnuki będą tylko czekać aż dziadzia po prostu pierdolnie w kalendarz. Tak? Bo dziadzia będzie miał sto mieszkań, które się dobrze podzieli i dobrze spienięży. Więc te teorie, które gdzieś sobie na potrzeby swojego życia opisywałem, wymyślałem i tak dalej, trzeba po prostu wdrożyć w praktykę. Hotel przez całe moje biznesowe życie, gdzie nie brakowało przychodów, Brakowało czasu i, i była ta bieda mental. Czy jest rabat? Czy można taniej? Dzisiaj ile ja razy do tej Turcji jeszcze w życiu polecę? 10, 20, czy ja zapłacę 18 tysięcy, czy 26? Nie ma to znaczenia, a ma znaczenie, że będę miał fajniejszą zatokę, lepsze jedzenie, mniej ludzi, hotel z widokiem i tak dalej. Oczywiście, to jak powiedziałeś, każdy na innym poziomie. Dla jednego to będzie fala hejtu, że mu odbiło, ale dla drugiego powinien jak masę chłopina żałować, jak wkłada w remont kawalerki 100 tysięcy złotych, a robi ich 20, to ma sobie żałować dętki do roweru? Tu jest ten problem. Mhm. I to jest na poziomie odżywiania, czasu, treningu. Ludzie jak słyszą, że ja płacę trenerowi pieniądze i to jakieś tam, pierwsze co, to jest pytanie, czy nie szkoda. Czy ja sam mogę pompki zrobić? No i co on mi tam powie? Rozumiesz, ktoś zarabia 2-3 bańki, ale jak ma dać 2 stówy za trening, to mówi, zaraz... Podejrzane. Zaraz, 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 a za co? Nie zgadzam się. I, i to, to, co powiedziałem ci też dzisiaj, że no, do, organizuję te, te, te Middle Adventure. Byliśmy teraz na Sycylii. Podróż życia uważam. Pojechaliśmy tam, nie wiem, w 8 czy 9 osób na Sycylię. Całe Włochy. Codziennie podróż, codziennie fajna kolacja, fajna, fajna impreza. Mega interakcja między ludźmi, bo ja ich sam dobrałem. To już nie jest tak, że każdy może. To jest moje zamknięte grono. Powrót samolotem. Yy, tier zorganizowany, całą wyspę objechaliśmy. Najfajniejsze hotele, wcale niedrogie, fajne baseny, fajne kolacje, imprezy, wino wszystko. No i pyta gość, któremu niczego nie brakuje, czy jest zniżka. I, a ja gdyby to była zniżka ze, ze 100 tysięcy na 50, no to jest zniżka, coś można zrobić, ale jeżeli, jeżeli jest zniżka z 7 tysięcy na 6200, jest to to, 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 to nie jest zniżka, to jest bieda mental. I Dzisiaj, jak właśnie jestem na rynku, wczoraj byłem, kupiłem mm. dużo warzyw i owoców, nie patrzę na te napisy z ceną. Jeżeli chcę jeżyny, to je, czy one będą kosztować 5 zł, czy 10, czy 50, no, najwyżej wezmę ich mniej, ale chcę mieć dobre mm. jeżyny. Jeżeli chcę mieć dobre, i to widać na rynku bardzo, bo masz ogórki po kurcze, 8 zł i po 16. Które weźmiesz? Ja biorę te po 16, wolę wziąć połowę, bo są zajebiste. Mm -hmm. To samo dotyczy. Myślę no innego pożywienia. To samo do, za, widzę, zaczęło dotyczyć motoryzacji. Zawsze chciałem na, na samochodzie zrobić interes, czyli tanio kupić, podremontować, bo jak najmniej straciło, jak najbardziej, prawda, je wyjeździć. Dzisiaj chcę kupować auta pod siebie. Wybrałem sobie na 40 samochód nie pod show, bo takie miałem na F taka marka, już było blisko, ale mówię, ja się w tym źle czuł. Nie, że ktoś by tam ocenił, czy to dobrze, czy nie dobrze, tylko źle bym się w tym czuł. I kupiłem takie auto, które w 100%, jak gdyby spełnia moje oczekiwania co do kompleksów, odwagi, radości, finansów, jazdy, wszystkiego. Nawet mój syn powiedział, że u, dobry wybór, sześć, lat. Mówił, ale to, to nie jest samochód. Przejechał się i już jest sztos. Teraz też szukałem samochodu i w końcu dojrzałem do auta, przedwczoraj właśnie final decision, że to jest właśnie to. To jest, myślę... Mhm. Odwaga i środki na to, które będą mądrze skonsumowane, a na przykład nie głupio zainwestowane. Bo to też trzeba powiedzieć, Adrian, że tak. to, że zainwestujesz teraz w złoto, czy kupisz trzy mieszkania, a nie będziesz dojadał przez dwa lata, czy to jest mądra inwestycja? W co mniejszej skali, ja też się zoparłem na tym w pewnym momencie, że kupiłem sobie raz buty za 3000 zł. nie? One są niewygodne, one mnie obcierają. I potem sobie myślę, kurde, no czemu mam się napinać za jakiś znaczek, gdzie po prostu Nike, które mam, to są chyba Air Force'y, są wygodne, łatwe w utrzymaniu, dobrze wykonane, znacznie tańsze, bo kosztują teraz chyba 500 czy 600 złotych, w zależności od modelu. I tak, powiedzmy, dużo jak na buty w skali takiej większej, no ale to nie jest but za 5000, 10 tysięcy czy 20 tysięcy, nie? Czyli też zacząłem sam dużo bardziej stawiać na wygodę, a niekoniecznie to, że musi być jakiś. Prestiż, luksus za wszelką cenę, no bo ja wam powiem po co. Badam, badam i obserwuję swoje zachowania zakupowe, zakupowe najbliższych, zakupy otoczenia. Ostatnio bałutka do sprzedaży na Mazurach, model na który mnie nie stać, ale był używany, trzyletni, czteroletni. No i dałem jakąś tam cenę, rzuciłem 250 tysięcy euro, nowy kosztuje 450 tysięcy euro. Praktycznie za pół ceny można się uh -huh. wbić. Ja robię te eventy, wad dochód, wszystko się zgadza, leasing, jak gdyby nie straciłbym, prawdopodob prawdopodobnie zarobił na tej łódce przynajmniej ze, ze 100 tysięcy euro, albo może aż tyle nie, 50 tysięcy euro, jeszcze używając tą łódkę przez 3-4 lata. I kupił ktoś tę łódź, przepłacił 100 tysięcy euro ja tak pytam Dlaczego? Żeby nikt inny go nie uprzedził. Czy ktoś, kto nie zna tego świata, nigdy nie pływał, rzucił się na dobro, gdzie niewiele drożej mógłby kupić tak naprawdę nówkę w nowszym modelu, gwarancja mm -hmm. i tak dalej, tylko dlatego, że wiedział, że parę osób na nią poluje. Więc to jest ta świadomość wyboru, czy jeżeli kupujesz w danym momencie dla siebie za drogi samochód, czy za drogi ciuch, czy za drogi sprzęt, jakiś tam AGD, czy to robisz dla siebie, czy to robisz dla innych. I to na pewno widać w nieruchomościach. Jak widzę, jak ludzie rzucają się na nieruchomości, na które ich nie stać. Jak ludzie rzucają się na auta, na które ich po prostu nie stać. I ja po 20 latach pracy dopiero kupiłem sobie dwa dobre samochody. Pierwszy raz kupiłem coś, co chciałem, a nie coś, na co było mnie stać, albo coś się opłaci, czy nie opłaci, czy tam wiesz, będzie tanie ubezpieczenie. I to, co pytałeś, jak, jak długa jest ta droga? W moim przypadku 20 lat. Wiele osób jest mądrzejszych ode mnie, szybszych, szybszych ode mnie, zrobią to w ciągu pięciu, 10 lat. Inni zrobią to na emeryturze. Część osób nie zrobi tego nigdy. Mój tata wczoraj przyjechał, kupił sobie Jeepa Wranglera na starość. Ma teraz, znaczy nasz tata, przepraszam, no coś, o, kurwa, ale pojechałem. Słuchajcie, auto, w którym ja się zakochałem. Ja miałem Jeepa Wranglera, tata miał Jeepa Wranglera, ale tam troszeczkę odświeżył model. Rocznik. Kupił dobro, które jest najpięk... jednym z najpiękniejszych aut na świecie. Troszeczkę jest tuningował, Graficik, kolory, krótki ten, taki zahara. Sahara. Wpłata leasingowa z 60 tysięcy złotych. Prowadzi jakąś tam działalność teraz związaną też z najmem. 6 dał za marzenie, za coś, czego nie doświadczy. Nawet nie, wie, nie wie, wie, o czym ja mówię, ale jak ktoś lubi grzyby, ryby, naturę i trochę motoryzację niezależnie czy się tam psuje czy nie psuje, bo zaraz też mogą być tu opinie, że Wrangler się psuje, że można tych marzeń dotknąć za stosunkowo nieduże pieniądze w stosunku do ilości lat pracy, którą włożyło się w swoim życiu w firmę czy, czy, czy w swoją karierę, a nie dotknie, kurczę, marzeń. Ten problem ja mam jako motocyklista. Widzę, jak wiele osób marzy o motocyklu, pragnie motocykla. Ale GS-a za sześć dych używanego... No, nie kupi się, no, to żona, tu ten leasing, ubezpieczenie 2000. Ile ma ubezpieczenie Dwa Kurczę, tysiące. Do podróży na Sycylię, do podróży do północnych Włoch, na Lazurowe Wybrzeże, trasa transfogarska jakaś, jakaś Rumunia, Czechy, Słowacja, Pielgna, Polska. W zeszłym roku pyknąłem tam Nordka, Szwecja, Norwegia, Terenifery obok biegały. Wiesz, Chorwacja. Co ma dwa, trzy tysiące złotych jakieś raty czy ubezpieczenia do marzenia, którego ktoś nigdy nie odklepie? Najpiękniejszy mój wniosek, który, czy film, który wam polecam, motywacyjny, to jest Stowarzyszenie Umarłych Poetów, które oglądałem po raz wtóry, trzy czy cztery dni temu z tym Robinem chyba, tak? Robin Williams, ten, ten, ten ktoś, któryś tam powieś. To jest Adrian Must Have. Zapisuję. Gdzie jest pokazane, jak od dzieciaka indoktrynuje się ludzi niby myślących. Gdzie przychodzisz i masz książkę analityczną do nauki poezji, że jak wiersz jest długi i ma daną ilość tam yy, zrymowanych wyrazów, to jest lepszy niż wiersz krótszy, co ma mniej wyrazów. On mówi, puknijcie się w łeb, wyrwijcie to z książki. Jest nauczyciel, który mówi, srał to pies, bo emocji nie można włożyć w cyfry, z tym mamy problem jako przedsiębiorcy. Ciężko skalkulować. Czy miłość się opłaca? Czy przyjaźń się opłaca? Czy honor się opłaca? Czy prawda się opłaca? Czy odwaga cywilna się opłaca? No pewnie się nie opłaca, ale pieprzyć to, nie bo warto. życie mamy jedno. I to życie nasze, ty jesteś młody chłopak, ale u mnie, jeżeli będę o siebie dbał, to tej młodości zostało 20 lat. Do 60. będę kozak. Potem widzę po prostu poznajomych mojego ojca czy mamy. Nie chce się. Włącza nie. się tryb offline, że po prostu ci się nie chce. Mówisz, że ja mam motocyklem jechać. A se mogę zostać w domu, to wolę sobie zostać w domu. I niewykorzystanie tego czasu jest po prostu błędem. Pieniądze zdążymy zarobić. Ale czy zdążymy je wydać? Mhm. Pieniędzy, jeszcze dzięki tu drukarce wujka Jarka, przybędzie. Ale nie ma wujek Jarek, ani wujek Sławek Nowy, drukarki do czasu. I o tym się nie mówi. I myślę, że te niby, no bo to są uniwersalne zasady, ja stosowałem, powiem ci, od zawsze. Mówiłem Ci przed chwilą, że wczoraj była rozmowa z moją koleżanką, przyjaciółką, z którą pierwsze biznesy w ogóle, jakieś tam wyjazdy dla dzieci mieliśmy robić i tak dalej. Ciężkie raczysko, które po prostu ją wyniszcza w tej chwili. Ją to spotkało i to spotyka naszych kolegów, nasze koleżanki, czy to są nasze roczniki, czy roczniki starsze, że też nie wiadomo, czy to będzie choroba, czy to będzie wypadek. Ile to życie będzie trwało, i oprócz poduszki finansowej, oprócz jakiegoś spadu ochrony finansowego, warto mieć, uważam, taki wentyl bezpieczeństwa, że możesz zgasić to światło zawsze. Mm -hmm. I powiesz, a żyłem tak, jak chciałem. A nie żyłem, bo się opłacało, bo była inflacja i kredyt 2.0 i, 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 i Kaczyński wygrał wybory. Bo mi to nie, że mi to się bardziej czy mniej podoba, czy jeden czy drugi wygra wybory, ale nie ma to. To jest gdzieś jakieś życie dopiero w trzeciej, w trzeciej orbicie. Od mojej. Naprawdę, a przedsiębiorca jest człowiekiem, który w pierwszej kolejności o tym zapomina. Nie żyje w rytmie. Pracownik etatowy żyje w bardzo fajnym rytmie. Idzie na ósmą, na dziewiątą, wychodzi o szesnastej, siedemnastej. Wie, że zarobi daną kwotę pieniędzy. X, Y, Z w ciągu miesiąca. My nigdy nie wiemy, ile zarobimy. Pracownik etatowy, nie wiem, nawet listonosz, czy, czy pan nauczyciel, czy pani nauczycielka wie, że mniej więcej może być tym nauczycielem, że zawsze będzie popyt na nauczyciela, zarobi mniej więcej coś, ale będzie sobie emerytur pracować. Ja, Adrian, bym pięć lat temu, czy dziesięć, nie przewidział nigdy, że nie będę miał szkoły językowej. Nigdy. Że nie będę jej miał. To było, to chciałem wnukom przekazać, tą markę, którą będzie w całej Europie. Firmę odzieżową. Byłem przekonany, centrum biurowe. Chciałem dokupić jeszcze jedno piętro, bo ja zawsze centrum biurowe, to się zmienia. Jeżeli tyle się zmienia wokół, to jak dużo zmieni się w samym naszym życiu. I kurczę, tego dotyczą mhm. całe te rozkminy, żeby właśnie nie żałować, i to, jeżeli Państwo tutaj pozwolicie, będę starał się pokazywać na moim Instagramie tą miłość do życia, tą, tą chciwość, na czas, na zachłanność, właśnie niechciwość, żeby zainwestować jak najwięcej złotówek, tylko zainwestować jak najmądrzej daną ilość złotówek, a drugą ilość złotówek po prostu wydać. Nawet kurczę rozdać. Teraz grilla zrobiliśmy, przyjeżdżają ludzie na... Kupiłem grilla, też jak... Może nigdy bym go nie kupił takiego drogiego, ale się okazało, że kupiłem grilla tak jak chciałem. Czarny, matowy kolor, porządny. Nie kosztował ani kurczę 1000, ani 40 tysięcy. Kupiłem za 4 czy 5 koła zajebistego grilla. Wbrew sobie oczywiście powiedziałem żonie, że to jest bez sensu, bo lepiej kupić tańsze i ugrillować i, i wyrzucić. Okazało się, że codziennie gotujemy całą rodziną. Wczoraj również wieczorem spadł deszcz na tarasie. Piękne chwile. piękne chwile, stare. Kilo ziemniaków, cztery kukurydze, cztery jakieś utka kurczakowe, jakieś takie jakieś suwlaki z jakiegoś prostego jedzenia, w, w, wiesz, jakieś szaszłyczki, co tam jeszcze, e, cukinia i, i wiesz, i musztarda. I cała rodzina półtorej godziny sobie biesiaduje. Od tygodnia. Ale przyszli znajomi mówią, kurwa, to bez sensu. Albo, o Jezu, panie, nie, to jak my was teraz ugościmy? Ludzi, którzy obracają ciężkimi pieniędzmi. Kurwa, grill za pięć koła. I ja takim byłem człowiekiem. Oczywiście, że jeżeli mam tego grilla mieć na raz, nie jest to warte tych pieniędzy, ale jeżeli mam gwarancję na pięć lat yy, i to ma w miarę działać, okazuje się, że to grillowanie kosztuje mnie pięć czy 6 złotych. Ale jest to fascynująco przerażające, jak bardzo odkładamy życie na później. No o to Biorąc pod uwagę, ile każdy z nas, no bo im jesteś starszy, tym więcej tych historii słyszałeś, Ile każdy z nas zna dramatów ludzi, ludzi których czas przedwcześnie się skończył? Jak chociażby w przypadku tej pani, o której powiedziałeś, że nagle zmaga się z chorobą, no, która jest zagrożeniem dla jej życia. Czy ma inne zdrowia. kłopoty? Tylko ja w przypadku tej osoby tu nie chcę mówić, bo, bo świat jest mały. Oczywiście. Ale ja widziałem, jak kocha na przykład konie, jak kocha jazdę konną. Jak to widzisz, że ktoś lubi jechać do stadniny? Jak nie poświęcał temu hobby czasu, bo równolegle prowadził dwie swoje restauracje i otwierał dwie czyjeś, i widziałem, jak ta osoba spalała czas, swoją energię, swoją, swoje życie. Na pracowaniu od godziny 6 rano do 24. Jak ktoś ma restaurację, gdzie zatrudnia, nie wiem, setkę ludzi, to, to wie, że to tak wygląda to życie. Gdzie ja wtedy sam tłumaczyłem, mówię, kurde, mam... bo ja nie było żadnych YouTube'ów. Po prostu tłumaczyłem. To zleciłem, to zleciłem. Mam z tego mniej, zainwestowałem w te mieszkania, są te biura, mówię, można inaczej. Ja nie wiem, czy ktoś żałuje, bo, bo myślę, że robienie biznesu jest też w ogóle przepiękną drogą. Nawet nie celem, tylko drogą, ale nie, nie wyrwanie dla siebie jakiegoś, jakiejś cząstki tego czasu yy, jest po prostu błędem. Naprawdę. I cząstki tych pieniędzy, bo to się wiąże. No, to, to hobby też kosztuje, podróżowanie kosztuje yy, i no, wró wróciłem. Ja tak po sobie wróciłem do klocków Lego, Adrian, tak. Czaj z młodym ogląda, robię pociąg Lego. Zamówiłem teraz u yy, tę wyspę piracką, taką korsarzy i, i zamek rycerski, yy, bo ich nie miałem za dzieciaka. Bo rodzice nie mieli po prostu tej kasy. Dostawałem jakieś, no, dużo mniejsze, najmniejsze zestawy. Dlaczego ja mam się wstydzić tego, żeby nie odklepać czegoś, co czeka, co mi sprawia zajebistą frajdę. Mi to sprawia trzy razy większą radość niż moim dzieciom. Oni mają inne pokolenie. Oni mają pokolenie życia, jak się nazywa... Yy, Imię córki, żony, celebryty, mnie interesuje dotknąć ludzi Kilego, bo mnie to po prostu jara. Zrobić sobie zamek. Czy mam się tego wstydzić? Nie. Zacząłeś ostatnio dużo czytać, powiedziałeś poza kamerą. Mam czas. Co czytasz? Co z tego wyciągasz? Słuchajcie, yy, nie ma co czytać, to trzeba powiedzieć sobie. Kupuję bardzo dużo książek i, i często już trzy... Znaczy mówię w moim rozumieniu, że to, że kupujesz książki, Uważam, że nie znaczy, że są tam treści. To jest, uważam, yy, wielka sprawa. Niestety czytam też dzieciakom lektury, zwłaszcza córce w szkole. Ja nie rozumiem, co tam jest napisane. Lektury, które są serwowane dzieciakom, mówię tutaj w tej chwili o piątej klasie skończonej, jest to napisane takim językiem, którego nie rozumiesz. Zachęcam Państwa do jeszcze raz sięgnięcia, do Mitologii greckiej, nie wiem jak to się nazywało, ten panteon tych, tych wszystkich bogów, mm. szatan z siódmej klasy. Spróbujcie sobie na spokojnie to przeczytać, jak dziwną jest to polszczyzną napisaną o realiach, których po prostu już nie ma. Więc staram się czytać takie książki, które rozumiem, takie książki, które są mi potrzebne, a na pewno dużo antropologii, dużo historii, dużo psychologii, dużo filozofii, dużo socjologii. Ostatnia książka, którą teraz czytam, y, chyba krótka historia Europy, która wyjaśnia dlaczego jesteśmy tacy jesteśmy. Jakie to jest sprzeczne, że najpierw mieliśmy nauki Greków, którzy trochę farmazonili, byli świetni na, świetnymi naukowcami, ale mie, mieli bogów, którzy, grzeszy, którzy grzeszyli. Gdzieś tam wiesz, seks między sobą, wojny i tak dalej i pijaństwa. To byli bogowie Greccy, ale którzy z kolei byli świetni w nauce. Potem Rzymianie, którzy przejęli, jak gdyby te wszystkie nauki rzymskie, potem narodziny chrześcijaństwa, potem i przejęcie, jak gdyby przez cesarstwo? Rzymskie, całej nauki chrześcijańskiej, potem Germani, którzy się w to wmieszali, jaki to jest synkretyzm w ogóle, różnego rodzaju epok, różnego rodzaju kultur, tysiąc lat średniowiecza, potem całe to oświecenia. Genialne, kim jak gdyby potomkami jakich epok jesteśmy dzisiaj. To, co Ci mówiłem też przed wywiadem, ta pańszczyzna, ta warholstwo, co się działo na ziemiach Polski przez ostatnie 500 lat. Do tego książki związane z naszym mózgiem, umysłem. Jak myślimy? chęć zapewnienia sobie jakiegoś bytu, dobrobytu, chęć jakiejś takiej władzy na każdym poziomie, że na podwórku, w domu, w firmie, walka jakiegoś, no kurczę, czy lewej półkuli z prawą półkulą, prążkowia i tak dalej. No jest tych tematów naprawdę wiele, żeby wyłuskać dla siebie po prostu jedno, jedno pytanie, odpowiedź na jedno pytanie, jak dobrze żyć. I naprawdę sta staram się złapać to nie w historii, nie w przyszłości, kim ja będę za 50, 15 lat, tylko właśnie dzisiaj, że mam dla ciebie ten poranek. To jest mój czas. Za chwilę będę miał rodzinny obiad, wieczorem idziemy z 600 dni łodzi na jakieś kabarety, moralny niepokój, takie sprawy ze znajomymi, ale to jest mój dzień. Jutro mam nowy dzień i tak dalej. Więc to inwestowanie, o które tak wiele osób pyta i tak wiele się martwi, czy Bitcoin spadnie, czy Polskę najedzie, prawda, Rosja, czy kawalerki, czy łódź się wyludni. W dupie to mam. Tak najprościej rzecz biorąc. To mnie nie dotyczy. A jeżeli tak się zadzieje, to będę pierwszym, który podejmie decyzję i stąd wyjedzie, albo sprzeda kawalerki yy, i tak dalej. Natomiast życie samą trwogą, do czego uczy nas system, niczemu nie, nie służy. Trwogą się nie najesz, strachem się nie najesz, ale odwagą już tak. Odwagą na poziomie żuczka oczywiście. To na koniec powiedzmy naszym widzom i słuchaczom, gdzie będzie można nas spotkać w najbliższym czasie? Na pewno podczas święta kapitalizmu, Adrian, ja, powiem, ja, z 22 września, oraz podczas wielkiej integracji. Tak, tylko ty widzisz, mam wrażenie troszeczkę, że te konferencje są przez ludzi źle odbierane. Przez niektórych, owszem. Myślę, że przez większość osób. Nie, chodzi mieście, się do większości. A dokładnie, tylko uważam, że nie korzysta się z tych imprez. To, że chcemy jak gdyby mhm. zaprosić bardzo was na, na święto kapitalizmu, na wielką integrację przedsiębiorców, jak gdyby to jest oczywiste, bo, bo to jest nasz zawód, praca, biznes i, i zadanie. Natomiast mam wrażenie, że tych imprez jest za mało w Polsce. Mam wrażenie, że nie potrafimy z nich korzystać. Tak jak kibice piłkarscy potrafią raz w tygodniu iść wspierać swoją drużynę. Krzyczeć, śpiewać, mhm. kupować tam emblemanty, pamiątki, kiedy w sumie chodzi o to, kto będzie w tabeli pierwszy, kto drugi, kto, która drużyna wygra, jak wiele tam jest emocji. Potrafimy chodzić do sklepu, celebrować to, co wsadzamy do żołądka i chodzimy, ja chodzę często do sklepu, bo lubię chodzić do Lidla i wybierać sobie, co tam jest, albo na rynek yy, itd. Natomiast ja nie przyjeżdżam do was do pracy. Ja przyjeżdżam do ciebie na to święto kapitalizmu. Pobyć razem. Bo znowu czegoś się dowiem. Na pewno czegoś się dowiem, na pewno zrobię tam deala, na pewno otworzą się oczy, na pewno coś przeżyję. Na mojej wielkiej integracji, kiedy jestem, to jest dla mnie dwa dni jestestwa w innym świecie. Jest, ostatnio te chyba 1500 osób było w maju. Mhm. My byliśmy sami ze sobą. To jest inna Polska. I dziwię się, że spośród dwóch milionów przedsiębiorców przyjeżdża jakiś pseudo ułamek osób, żeby posłuchać. Nie wiem jak jest na twojej imprezie, ale ja chciałbym zaserwować właśnie nawet ze sceny 20-30 historii różnych ludzi, różnych filozofii inwestowania, różnych filozofii prowadzenia firmy, zaserwować możliwość dania wizytówki tysiącu osobom, zabrania kilkuset wizytówek od każdej z osób. Dziwię się, że są miejsca na nasze imprezy. Ja nie mówię, żeby tak jak w Stanach o Daniel Siwiec ostatnio mówił, Kuba tam te, te wasze imprezy to jest pierdoła, nie imprezy. On teraz zapłacił 10 tysięcy, czy ileś dolarów za, za jakąś imprezę i to był i nie dostał w ogóle obiadu, bo to był jakiś kiepski bilet. I tam ludzie biją się o to, żeby pobyć w danym sosie przez chwilę. Żeby zaczerpnąć tej energii. U nas mhm. uważam, że nie korzysta się z tego. Niezależnie, czy jesteś z nieruchomości, z usług, czy masz lat 30, czy 50. Myślę, że jesteśmy po jakiejś dziwnej stronie barykady, że na koncert... Jakieś gwiazdy, idzie 5 tysięcy ludzi, albo 10 tysięcy ludzi, albo 40 tysięcy ludzi, bo jest gwiazda, która ma pięknych 12 piosenek, natomiast nie chcę pójść, nie wiem, 5 tysięcy ludzi posłuchać, jak właśnie w głowie ułożyć sobie to biznesowe i prywatne życie, więc, y ja się cieszę i tu też w ogóle szacun, że, 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 że są te imprezy, czy to będą u mnie te Mazury, czy będą Bieszczady, czy Integracja, czy Wasze Święto Kapitalizmu, czy, czy Loża Kapitalistów, gdziekolwiek, ale albo my dopiero jak gdyby zaczynamy, raczkujemy w tym biznesie, albo Polska nie jest na to gotowa. Wiesz co, tutaj się wtrącę. Ja głęboko wierzę w to, że ty, ja oraz nasi koledzy po fachu po prostu jesteśmy w takiej fazie rynku, że my budujemy pewnego rodzaju Modę na to, aby budować relacje na tego typu eventach. Bo tak jak kiedyś chociażby rap w Polsce nie był najbardziej popularnym gatunkiem muzycznym, dzisiaj tak jest, to uważam, że nasi koledzy, którzy przyjdą po nas za 10, 15, 20 lat, to będą trochę korzystali na tym, że my sialiśmy to, że na takich konferencjach kumuluje się kolosalna ilość wiedzy, możliwości i kapitału. Ja też powiem od siebie, że. Taki apel do ludzi, którzy będą czy na wielkiej integracji, czy podczas święta kapitalizmu, że jadąc tam, nie nastawiajmy się od razu, że jedna konferencja zmieni wszystko, bo w towarzystwie biznesowym trzeba bywać bywać, żeby ktoś zobaczył, że nie przychodzisz tylko po to, żeby się nachapać, tylko po to, że też chcesz coś dać. Jeżeli chcesz przyspieszyć otrzymanie od innych, to pojedź na kolejną konferencję z nastawieniem, że chcesz komuś pomóc. Że spróbujesz komuś rozwiązać problem, bo jeżeli to zrobisz, to nagle pójdzie fama w środowisku, że ten konkretny typ, który był na wielkiej integracji czy na święcie kapitalizmu, pomaga innym, a nie od razu chce coś zabrać. I jak tak będziesz postępował, to pieniądze przyjdą same w dużej ilości. Jadąc do ciebie, właśnie bo wiedziałem, że to będzie dłuższa rozmowa, właśnie chciałem też powiedzieć o umiejętności dawania. To jest umiejętność, to dobro, słuchajcie, wraca tak szybko. To prywatnie zaczynam czuć na wielu, w bardzo wielu aspektach, to czasem są głupoty. Rzucenie komuś linki, danie komuś, nie wiem, baniaka paliwa, bo akurat na tych Mazurach y, mówię, danie komuś robaczków, kurczę, powiedzenie, powiedzenie dobrego, dobrego słowa, słowa. właśnie To wraca tak szybko, że mimo bardzo wielu różnych dziwnych rzeczy, ostatnio miałem taką sytuację na Mazurach, że to jest niemożliwe, że to się udało a zażegnałem konflikt w ciągu, nie wiem, 30 sekund, 20 sekund, gdzie była... wypadek jak gdyby był skalkulowany, nic się nie zadziało, bo wiem, że jakkolwiek dziwne to nie zabrzmi w oczach przedsiębiorcy, ale jaka siła na górze czuwa. Mhm. Tak jak jestem coraz dalej od kościoła, tak wierzę w jakąś siłę, kurczę, boską, sprawczą i tak dalej, międzyludzką, że, że jest coś takiego, że to dobro wraca, ono się na pewno... nie ma tego w cenniku, jak komuś za 10 zgadzasz. litrów paliwa, to że prawda nie uderzysz barierkę. Natomiast y, gdzieś ta energia wraca. I właśnie to, ci, to chcę powiedzieć właśnie o tej, o tej wielkiej integracji, że to się zadziało. To się zadziało, że ten, kto nie chce czegoś od kogoś, po prostu odchodzi. Ten, kto mhm. chce, chce, i nie ma zgrzytu, nie ma takiego. Nie ma uśmiechania się, bo jest piosenka teraz przez Twoje oczy zielone, to się wszyscy bawią, a jak jest wyłączona, to ładują browara, bo teraz jest włączona, potem jest znowu włączona, tylko gdzieś to się samodzieje. Ten świat biznesowy po prostu żyje swoim życiem niezależnie, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, czy będzie wielka inflacja, czy będzie COVID, że my mhm. przedsiębiorcy potrafimy po prostu działać, tylko mam wrażenie, że my wy nie wykorzystujemy naszej siły w odpowiednim potencjale. Uczymy się tego dopiero. To, co mówisz, bo być może. W tej chwili musimy, jesteśmy w czarnej dupie, musimy nauczyć się zarządzać naszym czasem, pieniędzmi, firmą po prostu w czarnej dupie, bo tu jaśniej nie będzie, chyba że włączymy nasze małe y, latareczki. Także być może być, może tak jest i ja nie czuję w ogóle, ja czuję wielki mój sukces, bo na trzech integracjach było tysięcy osób. Brawo. On się chce przyjechać, przylecieć z innych krajów, kontynentów, y, z innych miast, pobyć ze sobą 2 trzy dni, więc to jest super. Ale porównując to do imprez masowych, gdzie treści nie ma żadnej, uważam, że cały czas my dopiero powolutku raczkujemy. Druga rzecz, którą też powiem jako przeciwnik tego rynku sprzed paru lat, który patrzył jak na zombie, na, na, na pewne postacie na tym rynku, to niestety zwracam honor publicznie, że ogromną pracę trzeba zrobić nad swoją głową i nad swoim organizmem, żeby pójść dalej. Jeżeli masz schorowany łeb, jeżeli masz jakieś kompleksy, które nosisz w swojej głowie, jakieś żale, że ten to to, ten tamto, jak masz schorowany słaby organizm, to żadne pieniądze, żadne auto niestety tobie nie pomoże i tę pracę trzeba wykonać. Dlatego jakiś trener mentalny, jakiś psycholog, może nawet psychiatra, był zombie 10-15 lat temu. Dzisiaj on przedsiębiorcy po prostu będzie konieczny. Dietetyk, trener. Można się z tych zawodów śmiać, ale to będą zawody, które uważam dopiero raczkują, bo tak jak mamy mechanika samochodowego, tak jak każdy ma malarza i każdy, czy większość ma sekretarkę, czy menedżerkę przedsiębiorców, to niestety trzeba będzie mieć trenera, dietetyka, psychologa, nie codziennie, ale mieć kogoś, żeby na tej płaszczyźnie bardzo nam pomógł. Mój wykład na ostatniej wielkiej integracji, biznes zaczyna się i kończy w waszej głowie. Nie na, kurde, rynku. Nie na giełdzie papierów wartościowych, nie w kantorze, tylko w waszej głowie. Jeżeli o nią się nie zadba, to będzie kicha, a myślę, że takie środowiska, właśnie które budujesz, ty czy ja na żywo, temu właśnie służą. Tylko trzeba nauczyć się z tego korzystać i już kropka na D. Dlaczego dzisiaj chciałem do Ciebie przyjechać? Dlaczego chciałem przyjechać na święto kapitalizmu? Bo chcę pokazać, że jeden plus jeden daje trzy, nawet jeżeli jesteśmy konkurencją wprost. Tak. Ja. Oficjalnie nie chcę, żeby cię ci sprzedawały bilety. Ty wolisz żeby zarobić więcej na swojej imprezie niż u mnie, tylko okazuje się, że w biznesie nikt nie traci. Paradoksalnie, jeżeli nauczymy ludzi z tego korzystać, to ja, jak ktoś już był pięć razy na wielkiej integracji, to nie chce zrobi przerwę, przyjedzie do ciebie. Jak ktoś był trzy razy u ciebie, niech przyjedzie do mnie. Jak ktoś był u ciebie i u mnie, czemu ma do Łukasza Smolarskiego nie przyjechać, Wchodzi. albo do kogoś innego, kto robi też kawał roboty, bo tego klienta. Bo to trzeba tak powiedzieć, to jest klient, słuchacz, widz, też trzeba mhm. gdzieś tam prowadzić. I to jest piękne. Tego nie rozumiem w korporacjach, że to, że jeździłeś jednym autem, a teraz zmieniasz drugie, to jesteś jakiś inny, że kogoś zdradziłeś. Mhm. Nie, po prostu jest inny etap. Więc. Naprawdę sztosadian dla ciebie, że potrafimy, uważam, jako nieliczni, nie obrzucać się błotem. Jak widzę to, co robią kryptowalutowicze. Jak nawet widzę, jak mój kolega, który też teraz coś zrobił, po prostu obrzuca błotem coś, na czym był promowany. Jest to po prostu słabe, jest to krótkie. Nie chciałbym taką drogą pójść. Dlatego jestem u Was we wrześniu. I bardzo Was do tego zachęcam. Bardzo dziękuję. Ja powiem jeszcze tylko od siebie, że. Tak jak w marketingu czy sprzedaży, jako przedsiębiorcy rozumiemy to, że żeby klient kupił, to musi mieć ileś razy styczność z Twoją marką. I tak samo jest w budowaniu relacji biznesowych. Jeżeli ktoś ma z Tobą styczność u Ciebie, u nas, u Łukasza na innej konferencji, to szansa, że coś w pewnym momencie kliknie, rośnie. A umówmy się, bilety na konferencje biznesowe nadal no, nie kosztują po 50 czy 100 tysięcy złotych, tylko to są tak niewielkie kwoty, że to jest weekend w przeciętnym hotelu nad Polskim Morzem. A szanse, które to Ci może dać, są bardzo duże. I druga rzecz jest taka, zachęcam do tego, że wszystkim nam się będzie żyło łatwiej, jak będziemy dużo bardziej nawzajem doceniali się za wysiłek, który ktoś wkłada w stworzenie czegoś, a nie, że będziemy oczekiwali tylko i wyłącznie perfekcji i narzekali na najdrobniejsze rzeczy, gdzie sami tej perfekcji nigdy nie możemy osiągnąć. Więc, jak w reklamie pewnej czekolady, bądźmy dla siebie trochę bardziej wyrozumiali. Kuba, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz życzę 100 lat. Życzę. Dziękuję. Pogody, niech trwa ta przygoda jak najdłużej. Jak najdłużej. Dziękuję. Dzięki Wielkie. Trzymajcie się.